Czym? A panowie kolory macie, malujcie się szybko. Radio garnę. I stąd wiesz, jakie masz przemysł, wszyscy też mam nadzieję, że wiedzą, co mają wziąć, więc szybko się przyzbroić, wspomnieć o medykamentach, apteczkę. I to wszystko chyba. Działałem panowie w buddy teamach. Ja pierdolę, debile. I podczas sprawdzania budynków trzymać się swoich buddy teamów, żeby nikt nie widział samego. Czekajcie, czekajcie. Oj. Wyrzućcie, sprawdźcie, czy magazynki wam pasują. No ja mam... No to ja mam niepasujące. No ja też mam do M67. Dużo miejsca w tym ekwipunku. Przyjęłem kanał drugi, nie? Na radio. Dobra, medykamentów jest w sumie dużo, ale żeby każdy miał dla siebie litr płynów i apteczkę. Trochę słabo ze szynami i stazami, panowie. No, to akurat prawda. Bierzcie każdy po dwie szyny. Nie więcej. Kubi pozwolenie na GPS-a? Jak jest, to możecie. Wystrzelić za nim. Ja sobie chyba celownik zostawię. No, ktoś chyba wziął więcej stas niż powinien. Ja nie brałem jeszcze w ogóle. Już patrzę, że tak mało było. Jest. Było 15. O, o, ciężko. Dobra, ja mam 4. O, jedną stazę. Mam. Zapalnik mam. Ile stas masz tych gotowych? 4. Tam. A, spintów? Radioczeki już robione? Spintów nie mam żadnego. Aha, to... Nie, na razie nie było, ale mam kiepsko z miejscem. 3 w sumie, no. No to odłóżcie. Jakieś plecaki? No, odkładam. Nie wiem, a tak coś jak mam radio. Się trzeba podzielić tym głównym, bo mało jest. Już nie widziałem. Ogólnie mam trzy magazynki. Apteczki po jednej na głowie plus jedna zapasu jest. A jedną wziąłem na głowę. Pamiętajcie o rynach, panowie. Co jest? Może ile stan wziąłem ze sobą? No to dużo nie było, po sobie dwie i... Tu Moskwa do wszystkich drużyn piechoty, czy kin radio? Dobra, odstawiam. Dam ci i stan dwie, spokojnie. Dobra, już mam mordo. Nie trzeba. O, już mam trzy. Oddaję już jedną. No to co panisz? Przedałem, oddałem. Do bandaży. Przede wszystkim o radio. Kubi? Co jest? Niech twój RTO zrobi czeka na radio. Ale nie mam RTO. No to ty. Diament. O, nie no. Podniosłem jeszcze radio. Numer jeden radio, tak? Nie, nie mam. Poprawne? Ja wziąłem niechcąco, to ci rzucę do plecaka, okej? Okay? Dobra. No. Wrzuciłem ci, no kto wie, spróbuj. Masz plecaku, mordo, słyszysz? Czek, czek. Poprawne? Tu Alfa, dwa, teraz masz na silę biur. Poprawne? Ja proszę dwa radio, ja mam dwa radio i wszystko. No, znaczy w śmigu jest poprawne? Jeszcze ten, ale rzeczywiście... Dobra, komordowaczek na radio. Na którym? Na jedynce, bo dwójki nie ma. Poprawne, dobra. Ja 77 jest ze 117 kompatybilna? Nie wiem, weź w razie czego dwa radio. Chyba tak. Nie ma, albo nie ma 117. Dobra, co na średnio. Już jest 117. Jest. No ja mam jedną. A wy nie macie? Ja też mam jedną. Przecież. Ja też mam jedną, ale już drugiej nie ma. No bo ja dwie zajebałem. A ja mam jedną. No to ja też mam jedną, no. No to ja będę gadał na bądźcie jak najszybciej w gotowości, by piechotę zabierę. Dobra, ho, małpa. Gotowy tam, ten? Dobra, do zoba. O, fajny ten aktowizja. A ja jestem inżynierem w ogóle. A są tu granaty? Dobra, są wszystkie czeki, ogarnąłem helikoptery. Dobra, tam mam z 6 chyba. Okay. Czek na drugim. Też zaraz przedstawię. Strobe Bubi... Bubi... Nie ma opcji, że wezmę te narzędzia. To nie wiesz, to w
na miejsce najwyżej, jakby przepowali, to poszukamy. Alfa 1 plus Alfa 3 po przezbrojeniu, udajcie się pod helikoptery i spakujcie, zgłoście kiedy gotowi. Alfa 1 przyjęła. Tylko przyjęła. Granaty i ten... Nawet granatu żadnego nie ma. Chemik-radioczek? Chemik-radioczek? Tak. Gotowi? Fokus i stan na was czekamy. Zresztą są giwerycje? AK... Czek 2. 104. Słychać. Dobra. Ważne, żeby magi pasowały. Tak, dobra. To ja wezmę ci magazyn. No bo tu by mało nie tego zmieszczę. Nie, nie ma. Chyba, że AS Wala woli. A co będziemy zmieniać? Tak. Ruszamy w kolumnie. Nie, ja nie zmienię. Nie będziemy raczej dużo strzelać. Tutaj Alfa 1 udajemy się pod śmigłowca. Co to kurwa było? Ale jebło. Nasza obrona pilot. Prawdopodobnie. Czołem? Czołem panie poruczniku, przepraszam za spóźnienie. Czołem. Moskwa tutaj, Komar 1, Kotowicz. Z której drużyny ty jesteś? Przyjął, oczekujcie Komar na piechotę. Niech to będzie czołem, niech to będzie czołem. Paladyni. Nie słyszałem ani słowa, bo jest muzyka. Dobra. Daj znać, jak się skończy. Dobra. Może mi weź mi powiedz, żeby poczekali jeszcze chwilę ze startem, bo mamy jednego typa, może go sobie... Fadzik? Jasne, ja nie kazałem się tylko zapakować. Dobra. Fadzik? No? Mam się pakować do koła jedynki czy dwójki? To ty jesteś, Hubi? Alfa 1. Alfa 1, to piloci ci powiedzą. Oni dobra. Się tam dogadali. Dobra. Hubi, Paladyni, która ty drużyna jest? Medic HQ. Medic HQ, dobra, to znajdź Alfę 2. Alfę 2, tak? Alfa 2, dowódca cichy. Powiedz, że ja przydzielam cię... Alfa 2, tu Moskwa, dostaniecie dodatkowego żołnierza. Tak, tak, a Alfa 1 i 3 mogą już startować, jak są. Jasne. Będziemy zgłaszać gotowość, jak się zapakują. Na razie widzę tylko jedynkę. No. Powiedz im na radiu, że śmigłowce dla drużyn przydzielają piloci, bo oni się tam dogadali między sobą, kto kogo zabierze. No to chyba widzę, no, już się dogadali. No. Dobra, czyli Alfa 2 Hubi będzie miał 8. Alfa 1 chuj. To Alfa 2 to jest wasza siódma. Alfa 2 cichy. Poprawne. Alfa 2 cichy, dodatek Paladyn. Chorąży. Chorąży? Razem 8. Alfa 1 na pokładzie Komara 1. Dobra, przyjął, oczekujcie jeszcze, aż Alfa 3 się zapakuje. Trójka w drodze. Skąd ta trójka idzie? Oni się spakowali do śmigła, a jeśli tak, to... Nie, nie, oni czekają. Nie, dwójka nie jest w śmigle. A gdzie czekają? Czekaj. Alfa 2 zgłoś dla Moskwa. Nie, bo czasem głuchne. To Alfa 2? Alfa 2, określcie swoją pozycję na lotnisku, bo żołnierz może do was trafić. Moskwa, tutaj Komar 1, mamy piechotę, jesteśmy gotowi do startu. Tutaj Alfa 3, które mi mamy wsiąść? To przy którym stoicie, bo to bliżej nas jest pełne. Dobra, przyjął, wsiadamy. Tu Alfa 2, zachodni części lotniska od hangarów. Przyjął, wysyłamy. Na zachód od hangarów. Duży radar kręcący się. Przy dużym radarze. Przy dużym radarze na zachód od hangarów. Dobra. Moskwa, tutaj Komar 1, proszę o zgodę na rozruch. Dobra, już proszę o rozruch. Go. Komar 1 plus Komar 2, zgoda na rozruch, startujcie w kierunku LZ Saber.
pierwsza podchodzi drużyna Szoka, czyli Alfa 3, drugi helikopter osłania, następnie podchodzi Alfa 1, drużyna Hubiego. Pomar 1 przyjął. Dwójka gotowa do startu. Dwójka startuje. Moskwa to Komar 1, wyruszamy na LZ Sabre. Ej, poleciał. No i dobre. No co, poczekaj, aż wrócę. Na zachód od hangaru. Dobra, dołączmy do tamtej drużyny, żebyśmy razem się mogli zapakować. Komar 1 plus 2 tu Moskwa, jak będziecie wracać, to zgłoś się na radio. Komar 1 3. Tu Alfa 2, mamy problem z człowieków oszołów. Co on powiedział? Oszalał im jeden. I słyszę mewę, to mi nie mówi. To się nie znaczy to dobrze. Chyba na Amen oszalał. Dobra, odpaliłem to na okno, bo widzę, że ciemno trochę jest. No, muszę coś powypierdalać. Może tą RPG-a wziąć? Weź, weź! O, właśnie są pociski do RPG 26, to będziesz mógł ładować. Może nie ktoś weźmie. Czemu Alfa? Właśnie. Ja tam Alfa 2, jak tam? No, przez Godowi. Mam jednego człowieka niesprawnego psychicznie. I chyba nie odzyskał przytomności. Trzeba będzie go wysłać do domu. Okej. Okay. To bierze ktoś ten wyrzutnie? Paladyni, kanał 3-4, kanał drugi. Dobra, Kiela? Alfa, zbiórka, kierunek 300. Alfa, zbiórka, kierunek 300, podwałem. Radioczek? 5 na 5. Dobra, upewnię się, wziął ktoś, że to? Wszystko żeście wzięli. Paladyni, ty też czegoś tam wyrzutnie. Mój go podnosi? Tak, wszystko mamy. Weź wyrzutnie, mam pociski. Kurwa! Cicho, kierunek 300 pod mur, zbiórka. Pierwsza drużyna już wylądowała. A kto się RPG-a? Wszyscy mają. Ja mam pociski, oto. Nie mam RPG-a. Zaraz nie wyjeb te pociski. I mnie nie osłabiej. Ale tam jest. W tym. Jakby to ktoś wziął, to by były. Jeszcze jakieś bezsensowne komentarze. Dziękuję. Alfa 2 w gotowości, czekam na rozkazy. Czekujemy na helikę, aż wrócę. Dobra, jeszcze raz przypominam. Sekcja zielonych, sekcja szturmowa, sekcja żółtych, wsparcie. Mhm, już jeden zgłaszał, że się podnosi z lądowiska. Noszę do nas medyk w Paladyni. Będzie w sekcji żółtej. Dobrze. Przyjął. Znaczy, że lądowisko jest okej. Okay. Tu się bałem. Bierzemy kamień? Tak, pod Komar 1. Wracamy do was na lotnisko. Cześć, Emre. Dobra, już jest droga powrotna z LZ. Tak, mam nasłuch. Kitabę. No dobra, super. Mnie tak w tym? Kit. W kręgu. W jakim kręgu? Baranie, znowu ściepili. No bo ja właśnie się nie widzę, no tak. Brak słów.
Ja nie widzę, że mam zieloną opaskę, dlatego się zastanawiam. Nie wiem, jaką mam. Masz zieloną, Bejanik. Dobrze. Tutaj też lądujemy pojedynczo, czy lądujemy na raz? Lądnie wyszkolony żołnierze. To znaczy tak, możesz im powiedzieć, żeby wylądowali przede wszystkim po zachodniej stronie, żeby biegali. Tu pod tym radarem na pasie. Natomiast sposób lądowania robimy tak jak przednie, czyli jedna helka. To jedynka do jeczki, odchodzimy do lądowania. Porowka dwójka. Komar 1, komar 2, jak jesteście w stanie, wylądujcie bliżej z zachodniej części pasa. Macie dowodzenia. Ja później. Rafimus trzeci. Dobra, Alfa 2, przygotujcie się, ustawcie się przed pasem. Ładujemy się dobra, do siebie. Dobra, Alfa 2, w prawo zwrot. Za mną marsz. Chodź, proszę do pasu. Na 1-4-8, jaki kanał? Tutaj mamy Johnego, to może przeżyję. Żeby pamiętali kółka wystawić. I się w ogóle nie chowają podobno. Dobra, kto wylądował tutaj? To jest John. Komar 1, podchodzi do lądowania. To tu niech się Alfa 2 pomorduje. Tu Alfa 2, do którego śmigłowca mamy się pakować? Zapakujcie się do tego przed wami. To Alfa 2, zrozumiałem. Dobra, my się wyładuje. Zgłoście Alfa kiedy na pokładzie. O, hej! Cześć! Cześć. Czołem. Jak się Alfa załaduje, to go. Czekam, zgłoszę. To Alfa 2 na pokładzie. Przyjął Komar 1 plus 2, start w kierunku LZ Razor. Nie, jednego. Komar 2, cofnij się, jeden został na ziemi. No na jego już może weźmiemy, co? Cześć, może my go weźmiemy, co? Że już nie lądował. A już poleciał, czy się cofa? No cofa się. No to dobra, to niech się już... Niech się cofnie. Później się będą szukać. Ty, Wincer, weź tam ogarnij, który to taki geniusz. Komar 1 plus 2, po podebraniu tego jednego żołnierza startujemy w kierunku LZ Razor. Pierwszy podchodzi Komar 2 z Alfą, następnie Komar 2 odchodzi, ląduje Komar 1. Dobra, małpa, podwozie, azymut 200, albo leć za nimi, tak będzie prosił. Dobra, sposób ten sam co poprzednio, jedna helka ląduje, druga ustawę. Dobra. Tak, przyjęliśmy, szefie, nie martwcie się. Dobrze. Watson, zaraz jak wylądujemy, to podyktuje się jeszcze raz holdy, co? Mhm. Komar 2. Mam wszystko zapisane, wszystko zapisane. Tak, dobra, lecimy na jedynkę, spoko. Zajebiście. Ty, jak oni nie pobrali strobów, to im łby pourywam. Oj tak. Ty, Wincer, jak masz moment, weź się zapytaj tych geniuszy, czy oni strobby wzięli. Weź odbij trochę 10 stopni w prawo. Dowiedz się, czy ta banda geniuszy u ciebie z tyłu ma strobby. Jak nie macie? Ty, oni noktowizji nie mają. Aha. No bo my mamy tylko taką na łeb. Ale to no. I tak jest lepsze niż nic, nie? Ale że w sensie piloci nie mają noktowizji, czy piechoty? Mam. No, my mamy, ale Komar 2 mówi, że nie ma.
Ha. Świetny. Dobra małpa, 10 w prawo. Alfa 2 po wylądowaniu, zabezpieczcie lądowisko. Alfa 2 zrozumiałem. Dobrze, że żeś zareagował, bo już miałem mówić drzewa. No, zostało ci jeszcze z jakieś 500 metrów? Widzę naszych przed nami. Wyjebiesz ich, zaraz jejczki wyjebiemy. Wy chcecie w tym samym miejscu? Tak, to samo lądowisko. Dobra. Czekam, że oni wylądują. No, spoko. Jedynka podchodzi do ładowania. Dwójka podchodzi do ładowania. Chyba poczuwa się. Ja zawsze miał marzenie bycie numero uno. Po lądowaniu, wiesz co, jeszcze możesz Wincerowi powiedzieć, żeby tą noktowizję sobie. Mhm. Jak nie mają. Ej, Wincer, to ty masz w końcu noktu, czy nie? Dwójka ziemia. No dobra, ale przynajmniej będziemy widzieć, jak coś blinka na mnie. Mają jednak tą na głowie. Mhm. Dobra. Dobra, już? Chota wysypana? Jakiś komunikat? Chota podobno wysypana. Gdzie oni są? Dobre pytanie. A, widzę po prawej. A, no. W ogóle pod... nie, pod nami nie jest, bo myślałem, no, że... No, jakiś leci. Bo tu pojazdy stąd. Alfa, na ziemi. Przyjął Alfa, zabezpieczy lądowisko. Tu jest artyleria pod nami. Mhm. Rakietowa. Brawo. Miałem, widzę. Lecimy. Dobra, masz piechotę, uważaj Joe po prawej. I... przyjął Komar 2, udać się na tego Holda i zgłoś się na radio, jak będziecie. Dobra, lewo, czyst. Alfa 3, tutaj Alfa 1, w pierwszym punkcie spotu nic nie widać, drzewa zasłaniają widok. Proszę bardzo. Mówisz o fabryce? Twierdzam. Dobra, my przejrzeliśmy, znaleźliśmy. Puszczą, będziecie lecieć. Alfa 3? Przejrzeliśmy, znaleźliśmy przysiekę, nic nie ma. Ruszamy dalej. Czołg jedzie. Moskwa, Komar 1, gdzie jest wyłoży. Boże, wyładowaliśmy, lecimy na Holda 1. Przyjął również zgłoście, jak będziecie. Nie. Dobra, Wincer niech zgłosi do Szoka, jak będzie na Holdzie 2. To on ogłosił ogólnie na radio, jak będzie, to będę jeszcze raz szukał, informował. Dobra, cichy, idziemy na południe. Na południe, na tak? 140. Tak. Zbiórka. Tutaj... Komar 2, jesteśmy na punkcie Hold 2. Manson, weź powiedz cichemu, że jesteśmy na sojuszniczym terenie, żeby kurwa nie odpierdalali, zabezpieczona broń i tak dalej. Już. Alfa 2 tutaj Moskwa, przypominam, że jesteśmy na sojuszniczym terenie, więc uważajcie, do kogo strzelacie. Dobra, rozumiem. Alfa 3, Komar 2 jest już na holdzie, jak coś koordynujcie z nim działanie. Moskwa to Komar 1, osiągnięty hold 1. Przyjął, oczekujcie na Alfę lub piechotę w celu udzielenia wsparcia. Przyjął. Dobra, gdzie jest ta Alfa? Dobre pytanie. Alfa 2 tutaj... Nie było komunikatu. Dobra. Alfa 3, spójrz do Komar 2.
Musimy chyba bardziej na południe odbić. Alfa 3, Alfa 3, zgłoś do Komar 2. Przyjął, odbijemy. Kłasz. Fabrykę i miasteczko przed sobą macie czyste z powietrza. Przyjął, dzięki. Jedynka, słyszysz? Powtórz komunikat, jeśli możesz. Śmigło zbudowało fabrykę i miasteczko czyste są. Ruszamy bezpośrednio na nas pod trójkę. Przyjął. Rani, chemik, w razie kontaktu rozwijacie się na lewo ode mnie. Przyjął. Alfa 3, wiecie co to za wybuchy? No, wroga artyleria strzela. Brzmiało bardziej, jakby coś tam spadło. Nie, strzelają. Alfa 1 na trzecim spocie. No, szczerze, jak nic nie widać, zejdź się na wschód, tak jak się umawialiśmy. Zaraz pojedziemy na południe i spotkamy się już na 8-8. Co wiesz? Mówię, że wygląda na to, że na ten kościółek. Mhm. Nie słyszałem, bo szok mówił na radę. No to ci tu będą siedzieć. Modzyn, weź ustaw Alfa 2 na południe, południowy zachód od tego, niech obstawię ten. Alfa 2 tutaj Moskwa, obstawcie kierunek od południa aż po zachód od tego punktu. Dobra, Michał, obstawiam teren i zaraz wejdzie. Zgłoście dwójkę, kiedy będziecie na pozycję. To chyba ten. Alfa 2 na pozycji. Okej. Próg jedynka na pozycji, robimy spot. Okej. To chyba wszystko. Otrzymać dalej Alfa na pozycję? Którą dwójkę, tak? Warto jest, nie będę mówił. I elegancko. Mamy potwierdzoną chałubicę, należy 3 kontakty. Dobra, niech mi ten małpa wyląduje w Lizzy Razor, podbierze Alfa 2 i Alfa 2 leci na Lizzy Panther. Po tego oficera. Należy być dość na 4 kontakty, spatrują od razu. To, ale to wpierw wyślę może tą Alfę tam, bo Helka wyląd... Czy wpierw ma... Co?
Małpa miał czekać na holdzie jeden. Tak, wiem, ale no, mi chodzi, bo zanim tam Alfa dojdzie, to minie chwilę. Oni tam potrzebują z dwóch do trzech minut, zanim tam dojdą. A, że chcesz na piechotę? Tak, wyślij ich na Lizina. Dobra, Alfa 2, tutaj Moskwa. Pakujcie się, udajcie się na LZ Razor, Komar 1 w gotowości do lądowania. Komar 1 przyjął, lecimy na LZ Razor. ETA piechoty do 2 minut. Zawijamy. A my tu zostaniemy na jakiś czas. Mhm. To jest dobra pozycja, tak mapowo jesteśmy między jedną drużyną a drugą, łączność mamy dobrą. I tu jest bezpiecznie. Jak coś, to mamy obronę. Zieloni, prowadzicie na północ. Bladyni, nie musisz mu w plecaku grzebać. Nie musiałeś mu w plecaku grzebać. Dobra, Alfa 2 na jednej nodze, go. Biegiem, ruszamy do LZ, tam czeka nas śmigłowiec. Zaraz będzie. A co potem? Gdzieś nas przerzucą. No w ogóle sierżantem jest. Jest Komar. Dobrze. Dobra, to możesz mu przekazać pełny rozkaz, nie? Mhm. Ma wylądować na LZ Razor, zabrać Alfa 2, wylądować na LZ Panther i... Właśnie, nie wiem, Holda mu przesunąć gdzieś bliżej? Tak, ja przesunę mu tutaj. Komar 1, tutaj Moskwa, po wylądowaniu w LZ Razor i podebraniu Alfy 2 startujecie, udajecie się na LZ Panther. Po wysadzeniu piechoty w LZ Panther udacie się na nowo zaznaczonego holda. Komar 1 przyjął. Alfa 3, Alfa 1 gotowa. Dobra, jedynka, trójka, lasery on, stroby on, sztur, lecimy. Tam Helka meldowała, że miasteczko jest czyste, nie? W sensie Komar 2 na temat z holdu 2? Tak. No to oni tam meldowali, że tam jakaś fabryka, to pewnie chodziło o te miejscowo, o te miasto, te budynki u góry i solniczne. Chyba, że się pochowali po domach. Wyznaczyłem im LZ Omega do ewakuacji, dla nie biegli. Komar 1 w punkcie LZ Razor. Alfa 2, pakujcie się jak najszybciej do helikoptera. Tutaj Komar 2 do wszystkich, uwaga, w 1107 możliwy wrogi śmigłowiec, nie mam potwierdzenia co. To jest na północny zachód. Jedynka, trójka, u nas spokój, czyścimy ten budynek. Jedynka, nasz sektor czysty. Przyjął, jak możecie sprawdźcie kawałek na wschód i drogę później na zachód. Przyjął. Komar 2 do HQ, dajemy się na zachód, potwierdzić czy jest drogi śmigłeś i tak to nie wiem co to, ale coś tam leci. Masz lornetkę, może będzie widać. O, światła. Nie się widzę. Słowo się wyzywałem. Komar 2, potwierdzone UH1, czy mamy otwierać ogień? Byłeś do UH1?
Jeśli nie zagraża, to na razie niech przyniesie piechotę. Wstrzymaj, jeżeli nie stwarza zagrożenia, wstrzymaj się ostrzał. Mam apteczkę medyczną. Znaczy, to co tam leciało wyglądało raczej na jakąś rosyjską produkcję. Komar 2, korekcja komunikatu. Wrogi śmigłowiec to Mi-8, znajduje się na zachód od kanału przerzutowego. No to jest ten, co widziałem. Jak Mi-8. Alfa 2, tu Moskwa, po wylądowaniu dacie się wyznaczoną trasą do celu. Znowu widać jakaś, ta, to jest Mi-8. Moskwa, to jest Komar 1, nam wylądowanie chwilę zajmie, bo ostrzał mamy. Przyjął Moskwę. Co to za ostrzał? Mogą wylądować, czy wyznaczać na Walzi. Musisz się dowiedzieć. Komar 1, to Moskwa. Powiedzcie tylko, co to jest za ostrzał? Ciężki, czy jakaś broń ręczna? Broń ręczna. E, to spoko. Zapytaj, potwierdzisz, że dadzą radę na Panther wylądować. Czy coś dalej kombinuje? Dacie radę tam wylądować, czy potrzebujecie nowego LZ? Już sobie wyznaczyliśmy. Alfa 3, tutaj Alfa 1, wschód, zachód zabezpieczony. W tym pułkowie pewnie. Pewnie jakieś kontakty się znalazły. Spoko. Jakieś patrole. Komunikat do Alfy 1 i Alfy 3. Jak już wszystko zabezpieczyli i Arta jest neutralizowana, to LZ Omega... Alfa 3, od zachodu jadą pojazdy. Czekaj, bo dwa śmigła potrzebujemy. Mhm. To wysyłać Komara 1 po tym, jak wypakuje? Tak, jak wypakuje Alfa 2, niech się skieruje na Hold 2. Mhm. Komar 1, tu Moskwa, po wypakowaniu Alfy 2, skierujcie się na Hold 2. Moskwa, to Komar 1 przyjąłem, my wysadziliśmy piechoty w kwadracie 057-066. Przyjął 057-066. Alfa 3, zgłoś dla jedynki. O, też kilometr na północ ich wypierdzielili. Komar 1, wam chodziło o Hold 2 czy Hold 1? Potwierdzam Hold 2, będziecie podbierać Alfa 1 plus 3. Alfa 1 i 3, jak macie opanowaną sytuację, wykonaliście zadanie, udacie się na LZ Omega, z którego będziecie pakować się do helikopterów. Trójka, 120 kontakty podchodzą. Do tego. Komara dwójki, powiedz im, żeby zabezpieczał LZ Omega. Komar 2, tu Moskwa, zabezpieczajcie w LZ. Moskwa, tutaj Alfa 1, brak kontaktu z trójką. Komar 2, zabezpieczał Omega. Kazać jedynce sprawdzić, co z trójką, jak kontaktu nie mają? No, oni są w bezpośredniej bliskości, muszą sobie poradzić tam, no. Nie bardzo mam jak im pomóc, więc muszą się ogarnąć. Powinni być zaraz obok siebie, więc nie mają kontaktu. Alfa 1, tu Moskwa, postarajcie się nawiązać przynajmniej kontakt wzrokowy z trójką. Komar 1, Komar 2, w kierunku wsparcia artylerii mamy BTR zbliżający się do naszej pozycji. Kto zgłosił do Alfy 1? Co powiedział? Komar czy Moskwa? Do Alfy 1. Zgłasza Moskwa. Moskwa, to jest Alfa 1, Alfa 3, ma w chuj rannych, potrzebujemy natychmiastowej ekstrakcji.
Kazacie wycofać trójce na Omegę, żeby ich podebrali? No jak mają wpływ rannych, to nie bardzo mogą się ruszyć. Kamar 2, widzimy BTR-a, będziemy podchodzić do ataku. LZ Jackal. Dwa razy obok nich. Niech tam się wycofają. Obydwie? Tak. I spieprzają stąd. Alfa 1 plus 3, w miarę możliwości udacie się na LZ Jackal jak najszybciej, będzie ekstrakcja. Powtórz Moskwa? W miarę możliwości jak najszybciej wycofajcie się na LZ Jackal, to LZ jest bliżej waszej aktualnej pozycji, będziecie ekstraktowani. Zdjęło czeku, muszę ogarnąć w tej sytuacji z rannymi. Dobra, oba śmigła mają zabezpieczyć LZ Jackal, upewnić się, że tam się już nic nie wydarzy. Mhm. Komar 1 plus 2, zabezpieczajcie już LZ Jackal, wspierajcie piechotę, żeby się tam ewakuowali. Niech dadzą znać, jak wsiądą. Mhm. Bo chcę raport, ale dopiero jak będą w śmigłach. Weź zapytaj, co jest. Alfa 1 plus 3 zgłoście, bo ja się na helikoptera. Alfa 1 zgłasza, minujemy artylerię, zaraz będziemy się zabierać z tego kompleksu. Aha. No dobra, spoko. Zapytaj, co jest z Alfa 2, co tam u nich słychać. Alfa 2 C-trap? Alfa 2 w drodze do LZ Panther. A, bo oni wyładowali kawałek dalej. Czyli Komar 2 do Alfy 1-3, wrogi BTR wyeliminowany, załoga wysiadła. Dzięki, Komar. Dajcie nam 5 minut i będziemy się z tym zabierać. Dobra, stop, break, trójka przytomna, sorry, żeśmy depli na minę na drzwiach. Wołuję na chwilę ten... ekstrakcję. Jedynka, co z artylerią? Minujemy. Rozkazy dla śmigieł te same. Zabezpieczacie LG dział. Ile dział? Jedno i że tu w środku też będziemy wysadzać. Na pewno jesteś pewny, że jest tylko jedno działo? Stwierdzam, nic nie ma. Przeszliśmy dalej na zachód, też nic nie było. Przyjął. Co z pojazdami na zachodzie? UAZ zlikwidowany przez nas, BTR-a na wschodzie zniszczyły helki. Przyjął, dobrą robotę, obserwujecie. Minujecie, tak? Twierdzam. Uważajcie, bo mogą gdzieś jeszcze miny być. Jak żeśmy drzwi otworzyli, to pierdolo tu nas poskładał równo. Komar 1 plus 2, kontynuujcie poprzedni rozkaz, zabezpieczajcie LZ Jackal. Jedenka przy. Jedenka przy. A cały czas coś słychać, jak... Albo to ten czołg słychać. Coś daleko jakiś silnik. Tu Alfa 2, tu Alfa 2. Zostaliśmy wykryci. Dobra. A jak jest Kamar 2, widzimy niezatrzymany śmigłowiec na DLZ. Atakujemy. Alfa 2, dacie sobie tam radę, jak wygląda sytuacja? Alfa 2, natrafiliśmy na patrol wroga, prawie wyeliminowany. Mamy zabezpieczać pulkowo odbiór? Nie muszą, mogą tylko rzucić okiem. Ich celem jest ten oficer. Jedynka gotowi? Jedynka gotowi, ruszamy już na wschód. Dwójka tu Moskwa, jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to omijcie to pulkowo. Możecie ewentualnie rzucić na nie okiem.
No dobra, zapytaj mnie Alfa 3 Shocka. Jak wygląda sytuacja i czy potrzebują się ogarnąć na lotnisku, czy mogą ruszać na kolejne zadanie? Alfa 3 zgłoś dla Moskwa. Trójka zgłoś dla Moskwa. Zgłasz. Czy dacie radę kontynuować, czy będziecie musieli wycofać się na lotnisko? Damy radę kontynuować. Przyjął. Dobra, to niech obie helki trójka, potwierdź mi, że wszyscy twoi ludzie opuścili kompleks. Podbiorą Alfę 1 i 3 z LZ Jackal i udają się wyznaczoną trasą na LZ King. Potwierdzam, wszyscy wyszli. Kolejnych i celem jest elektrownia. Jasne. Alfa 1 plus 3, czy jesteście już gotowi na podebranie? Oczekuj, mamy jakiegoś oficera w mieście, idziemy sprawdzić. Też nie podbiorę. Trójka, jedynka do HQ, artyleria zniszczona. Jak przyjął? Przyjął, zgłoś, a będziecie w gotowości do ekstrakcji, ma dla was kolejne zadanie. Alfa 2 do HQ, dowódca nie żyje. Co było z tym oficerem? Szok, trzymaj na chwilę. Trzymaj. Ma dwa z zapytaniem, czy mamy jakieś sojusznicze BTR-y w rejonie? Nie. Nie mamy takich informacji. To od zachodu podjeżdża BTR do pozycji piechoty Alfa 3. Dobra, zapytaj, czy dadzą sobie z nim radę, czy chcą wsparcie. Alfa 1 plus 3, dacie radę z tym BTR-em, czy potrzebujecie komarów? Helka zgłosz dla trójki. No to chyba sam problem. Komar 2 zgłasza dla trójki. LG aktywne, LG Jackal aktywne, tylko poprosiłbym cię, żebyś przed lądowaniem na zachodzie z BTR jeszcze, żeby nam nie podjechał w trakcie twojego lądowania. Dwójka, właśnie się atakujemy tego BTR-a. Więc jego chodzi o dowódcę. Dobra, zapytaj Alfa 2, czy są w stanie kontynuować zadanie, czy potrzebują jakieś wsparcie. Alfa 2 zgłasz dla Moskwa. Alfa 2 zgłasza. Co się tam u was stało? Dacie radę kontynuować? Wszedł do nas patrol, dowódca nie żyje. A reszta cała? Parę ran. Ogarniemy się i ruszamy dalej. Przyjął. Dobra. Szczyka zdjęta jedynka jak coś. Metr za daleko. Uważajcie z tym działkiem, bo jesteśmy od niego 100 metrów na wschód. Powiedz im, że jak coś to niech wycofają na Ziomera, to jest kawałeczek dalej, a nie będą podobni. Alfa 1 plus 3, jak lądowanie w LZ Jackal będzie niemożliwe, udacie się na LZ Omega i stamtąd się podbierzcie. LZ Jackal, weź wyląduj gdzieś tutaj w LZ Jackal od zdala do dłonków. Moskwa do komorów, przypominam, lądujcie pojedynczo, drugi helikopter zabezpiecza. Alfa 3 wyborowy schodzi ze strony północnej do nas. Komar 1 podchodzi do lądowania w okolicach LZ Jackal. Komar 1 plus 2 po podebraniu piechoty udajcie się wyznaczoną trasą na LZ King. Może się zdarzyć, że nie będzie za dużo postrzelane. Nie, niestety jako HQ to trzeba uważać, trzeba się trzymać z tyłu.
Komar 1 na ziemi. Alfa 1 się pakuje. Moskwa, tu Komar 1, informacyjnie. Jedynka pakuj się, jedynka pakuj. Paliwa. Powtórzę, pakuj się i startuj, pakuj się i startuj. Co tam się dzieje? Nie wiem. To jest DS-ka, spokojnie. Chcę powiedzieć, bo Komar 1 chyba zgłaszał, że będzie wczuwać paliwa, ale nie jestem pewny. Alfa 1 odlatuje z Komarem. Komar 1, powtórz teraz twój komunikat. Brak, brak, trzymaj. Trójka to śmigła, pojazd wyeliminowany, możecie nas podebrać. Komar 2 przyjął, podchodzimy. Dobra, chyba się już nie dowiem. A to mi się wydawało, że chyba się pytali o paliwo. Przed zatankować będą mogli, jak zrzucą na Kingu piechotę. Komar 1 plus 2 po zrzuceniu piechoty na Kingu, jak macie potrzebę, może możecie udać się zatankować, ewentualnie przezbroić do bazy. Kingu, uważajcie, jakiś ten... jakieś smogacze z broni lekkiej chyba. Południa. Kurwa, ile to podebranie musi trwać? Wydaje się, że oni zbyt kombinują, w sensie się strzelają, a mogliby się na tą Omegę wycofać. Komar 2 na razie odchodzi, próbujemy to zlikwidować. Wycofaj ich na tą Omegę, nie pierdolą, bo to już mnie męczy. Oni już powinni kurwa wyjść w połowie drogi na tego Kinga. Alfa 3 plus Komor 2, wstrzymajcie, wycofajcie się na LZ Omega i podbierzcie się z LZ Omega. Zerwijcie kontakt z przeciwnikiem. Czy Alfa 3 nie ma kontaktu z przeciwnikiem? Migłowce już pozbawiły połacie lasu. Czyli... tereny dużej ilości lasu, więc... Dobra, one tam są kurwa, żeby zabrać miasto piechotę, a nie żeby rozpierdalać. Tam nadjeżdżały pojazdy i tak dalej. Przyjął Alfa 3, jesteście jak najszybciej potrzebni w LZ King, by wraz z Alfą 1 kontynuować dalsze rozkazy. No już, zaraz się pakujemy. Musiałem ich poderwać, bo mieliśmy pojazd w kontakcie. Kurwa, ostatni raz pozwoliłem małpie pilotować. Że tam komary możecie się zerować, bo to tam zręczno i napukają. Co się z małpką stało? Małpka to już odleciał chyba na Kinga. Nie, na razy mają lecieć. Jak? Poleciał razem, to przypomnij. Jak poleciał osobno, to przypomnij, że mają lecieć razem. Alfa 3 się zgłosił do Komar 2. Proszę. To jakie LZ w końcu będziecie mieli? No, to samo, dobra. Na Jackal dalej siedzicie? Tak, tak. Spróbujmy podejść. Pilnujemy, bo mówię, no żeby nic nie wyjechało znowu, nie? A mówię, to broń ręczna jest cały czas. Jakiś bunkier jest. Komar 1 zgłosił do Moskwy? O, Komar 1. Wasza aktualna pozycja? Osłaniamy Komara 2. Przyjął, dobra robota. Pośpiesz, co? Oni już się pakują, bo jak się zapakują, to powiem helikopterom, żeby po prostu jak najszybciej transportować.
to za ten czas, co tam u Alfy? Alfa 2 Citrep? Jesteśmy na miejscu, będziemy robić spota przed wejściem. Dobra, powiedz im na razie, żeby tylko spotowali, żadnego strzelania. Przyjął Alfa 2, na razie wykonajcie tylko spota, wstrzymajcie się z atakiem. I powiedz im, że to ważne, żeby nie atakowali jeszcze. Mhm. Bo kurwa wiesz, jak to jest z rozpędzem. Alfa 2 to Moskwa, powtarzam, nie atakujcie, wykonajcie tylko spota. Pieszki pastusz. Tutaj Moskwa do Alfy 2. Dobra, powtarzam, lądujcie, szybko się wpakujemy. Wykonajcie tylko spota, nie atakujcie kompleksu. Przyjął. Jak wykonają spota, to niech dadzą znać, co tam jest. I jak wygląda to otoczenie, czy jest bezpieczne, czy nie bardzo. Po wykonaniu spota zdajcie raport. To Alfa 2, parę patroli, dość dużo piechoty wokół kompleksu. Patrzcie, rzućcie dymów, bo dostajemy. Drugi pietranny. Dym rzucony, wsiadamy, walimy i już za 5 sekund odlatujemy. Ja pierdolę. Komar 1 plus 2. Mamy też parę technikali jakichś pojazdów, ciężarówka łos. Komar 1 i 2 po podebraniu piechoty jak najszybciej transportujecie ich na LZ King. Weź zapytaj, czy ty piloci są cali, potrzebują wrócić na lotnisko. Pytanie jeszcze do Komara 2. Co z pilotami? Jesteście cali, czy będziecie potrzebować wycofania się na lotnisko? Komar 2 w powietrzu, wrócimy na LZ. Komar 2, pytanie było, czy jesteście ranni, czy będziecie potrzebować później wycofania się? Tak, jesteśmy ranni i kończy nam się paliwo i na pewno będziemy wracać po tej misji na lotnisko. Przyjął. To po wysadzeniu piechoty Komar 1 i 2, jak macie taką potrzebę, to wycofujcie się na lotnisko. Mamy taką potrzebę, Komar 1 przyjął. Któż, mamy się teraz wycofywać, czy po wykonaniu zadania? Nie, po wykonaniu po zadania. Hejczki, zgłoś do Alfa 2. Zgłasza Moskwa. Zielone na wejście? Odmawiam. Mówiłem prędzej tylko spot, zero ataku. Przyjął. Jak myślisz, ile zajmie Helcom desant, powrót, przeładowanie i raport znowu? O, desant, no to podejrzewam, że Użim tam daleko nie zostało. No. Ale powrót, no tam jest trochę, ile tam jest? Jest 11-12 kilometrów. Dobra, no to powiedz Alfie 2, że mogą wejść, tylko ostrożnie. Jak coś, to mają się wycofać, bo nie mamy dla nich wsparcia jeszcze. Alfa 2, tutaj Moskwa, po odparciu tego ataku możecie atakować kompleks, ale uważajcie na siebie, w razie cięższych ataków wycofajcie się i brońcie. Nie będzie dla was wsparcia przez najbliższe 5 do 10 minut. Alfa 2 przyjęła. Moskwa, tutaj Komar 1, paliwo bingo, brak amunicji, nie możemy wykonać lądowania. Dalsze rozkazy? Jeśli nie mogą, no to nie wracają na lądowisko.
Jeżeli nie dacie rady, to wracajcie. Dobra, to oba śmigła na lotnisko, pełne przyzbrojenie, piechota, ogarnięcie rannych, przyzbrojenie, przygotowanie się do ataku na elektrownię. I to będzie ich zadanie, jak tylko się przyzbroją. W takim razie rozkazy wyglądają tak, Alfa 1 plus 3 po powrocie ogarnijcie się do fulla, Komar 1 plus 2 ogarnijcie też sami siebie plus maszyny, powtórzcie poprzedni rozkaz i zgłoście wtedy. A mnie ciekawi, bo oni lecieli, to oni w połowie drogi zauważyli, że nie dadzą rady? Nie wiem. A weź się zapytaj Komara dwójki, czy LZ jest zabezpieczone, czy problemem było paliwo, czy coś jeszcze? Komar dwa, tu Moskwa, czy problemem do lotu było tylko paliwo, czy napotkaliście jakieś inne problemy? A czy słuchacie tego, co melduję? Bo meldowałem, że jesteśmy pod zbyt silnym ostrzałem, żeby wylądować. Tego nie słyszałem. A ja meldowałem, że nie mamy amunicji do tego, żeby w ogóle osłaniać lądowanie. Tutaj Moskwa, komunikat o silnym ostrzale nie dotarł. W takim razie Komar 2 prosi, aby jednak wydzielić osobną częstotliwość lotniczą, bo jak siedzimy tutaj na Radiu Piechoty, to jest masakra, jest dużo brak komunikatów, więc prosimy w takim razie o wydzielenie nam osobnej częstotliwości lotniczej do kontaktu z HP i piechotą. To jest kanał 2 dla śmigła. Przyjął w takim razie tak jak było, kanał 2 aktywny. Przyjąłem w takim razie Komar 2 po wylądowaniu na lotnisku, przyłącza się na dwójkę i prowadzi wyłącznie nasłup na częstotliwość numer 2. Komar 2 również melduje, że zarówno załoga, jak i pasażerowie są ranni, śmigłowiec jest podziurawiony, nie mamy amunicji i nie mamy paliwa. Moskwa, Komar 1, po wylądowaniu przechodzimy na częstotliwość 2, brak paliwa, brak amunicji, wszyscy się dobrze czują. W takim razie wycofacie się wszyscy, tak było prędzej na lotnisku i tam wszystko ogarniecie. Nie mam drugiego rady, żeby nasłuchiwać te... Ja nie mam nawet takiej możliwości, by mieć drugie radio. Chyba, że sobie załatwię, poczekaj. Właśnie załatwię. Żeby się... bym wczołował duży plecaczek i dwie 117. Komar 2 do Moskwy, jest prawdopodobieństwo, że jeden pasażer nam wyskoczył w trakcie lotu. Świetnie. Przyjął, jak dacie radę zidentyfikować kto, to meldujcie. Cichy. Niemożliwe. Z tego co wiemy, to Cichy nie żyje, ale przyjął. Przepraszam. Korekta, Chicken, nie Cichy. Trudno, no co zrobić. O, masz radę. Alfa 2 do HQ. A w sumie tak sobie jakoś poradzę chyba. Tu zmieścimy się. Albo jakoś... No dawaj. Alfa 2 do HQ. Mamy informatora. Na razie nic nie powiedział. Przyjął, to został sprawdzony, może trzeba go przycisnąć. Wyrzucam. O, dobra, udało mi się zmieścić. A co się stało z Szokiem? Nie wiem, może się wykrobił w helikopterze, żadnej informacji nie mam.
Dobra, jest dwójka. Alfa 3 jest głos za jeden. Komar radio, check. Poprawny. Inser, to myślę na trójkę chyba przeskoczymy, nie? Na tym śmigłowcach. Moskwa, zgłoś dla Alfy 1. Zgłaszam Moskwa. Zgłaszam Moskwa dla jedynki. Moskwa, że Alfa 1, Alfa 3 straciło dowódcę i strzelca wyborowego. Przyjął, kto przyjmuje dowodzenie? Zapytam się. Znaleźliście to przez bro? Neguję. Dobra, ja już wiem, co się z Szekiem stało. Moskwa, tutaj Alfa 1, dowództwo nad Alfą 3, przejął kapel Miro. O, przyjął. Tutaj Moskwa, Moskwa schodzi z radia na jakieś 30 sekund. Znalazłem chyba przezbrojenie w hangarach. W środku. Nice. Wysuń sobie ten trzeci, trzeci kanał na Helga. Moskwa, tutaj Alfa 1, zmiana, dowództwo w Alfie 3 ponownie, kapral Kenji dowodzi, zostało ich czterech w Alfie 3, jak przyjął? Przyjął czterech, Kenji dowodzi. A ilu zostało ich? Alfa 2 do HQ, nad naszymi głowami przyleciało Mi 8. U Hubi. Alfa 1, jaką wy macie liczebność? Brak strat, 7 osób. Dobra. Powtórz Alfa 2, co mówiliście? No naszymi głowami krąży Mi 8. Dobra, co przyjął... z oficerem? Uważajcie, może być nasze. Dobra, już. Alfa przyjął. Jeszcze tylko pytanie, Alfa 2, co z tym oficerem? Przesłuchanie w niewykonalne. Dobra, rozstrzelać i niech przemieszczą się na OP Lion. W takim razie jak niewykonalne, to rozstrzela i udajcie się na punkt OP Lion. I jak przyjął Alfa 2? Alfa 2 przyjęła, likwidujemy. Alfa 3, radio check. Poprawny trójkę. No, chyba było trzeba go rozstrzelać. Jak tam Alfa 1, czy gotowi? Właśnie nie wiem, czy oni dotarli na lotnik. Komar 1 i 2, wy dostarczyliście, jesteście z Alfą 1 i 3 na lotnisku? Tak, potwierdzamy. Przyjął. Alfa 1 plus 3, jesteście w ogarnięci? Powtórz komunikat? Alfa 1 potwierdza, nie wiem jak Alfa 3. Zgłoś trójkę. Jeszcze zgłoś do Alfa 2. Zgłasza dla dwójki. Przed śmiercią oficer powiedział o dostawach w porcie dla Napa. Na południe od Komarewo. Przyjął. Spoko, OP Lion. Kontynuuj się na OP Lion, jak było prędzej. Alfa 2 przyjął. Y,
Jako mordowo to Moskwa, tak wiemy o stratę. Dobra, co z trójką? Jak tam? Alfa 3 gotowa. Dobra, to podpakować jak było... Komar 1 plus 2 gotowe? Komar 2 odmawia, dopiero kończymy się tankować. A jest to jedynka w kolejce. A, dobra, to nie w takim razie zgłoście po kolei, jak będziecie gotowi. No. Dobra. Alfa 1 tak plus 3, razem, jak jesteście gotowi, więc gotowi. Musicie czekać na helikoptery. Przejął Alfa 3 bez odbioru. Dobra, zapytaj Komara trójki, jak jest z tym LZ King, czy oni są w stanie tam lądować, czy chcą inne lądowisko? Dobra. Komar 2, jeszcze jedno pytanie. Jak wygląda sytuacja w tym LZ King? Przestawiamy lądowisko? Powtórz, Heczko? Sytuacja w LZ King jak wygląda? Przestawiamy lądowisko gdzie indziej? Możemy podejść i spróbować. Na pewno między LZ King a Holdem 2 są dwie łodzie motorowe, które dały nam duży ostrzał, oraz na drodze na północ od Holda 2 jest BTR, więc jak teraz lecą, to sobie zniszczymy, to myślę, że damy radę wylądować na Kingu. Przyjął, to próbujcie, ale meldujcie na bieżąco. Nie. Poczekaj, dobra, to poczekaj, zaraz go poprawię. Bo on i tak jeszcze nie lecą, zaraz się poprawi. Nowa RZ Miami. Widzę. Komar 1-2, dla waszego bezpieczeństwa wylądujcie w LZ Miami. Przelećcie nim przez kanał przerzutowy obok obozu Kumyrna. Jeżeli w LZ Miami będzie gorąco, to zgłoście podczas lądowania. Komarda przyjął. Nie mogę ruszytać tego z mapy. Ciemno jest trochę. Ohoho. Się porobiło. No spodziewałem się trochę, że nie będzie lekko. No ja trochę jestem smutny i zły na tych pilotów, że nie ogarnęli tych motorówek zanim podeszli do lądowania. Mi ciekawi, co się stało z tym komunikatem, że nie doszedł, bo dam sobie rękę uciąć, że nikt go nie słyszał, tylko że on w ogóle ja do nas nie dotarł. Słyszałem. Ty nie słyszałeś, ja też nie słyszałem, więc no kurde. Nie wiem, może byli, tam są góry, może nie wiem, było za dużo tych gór i on nie doleciał. Zapytaj Alfa 2, jak tam droga do Lion. Alfa 2 z Citreb, jak wygląda droga do Lion? Alfa 2, zgłoś dla Moskwa, Citreb. Alfa 2, zgłosz dla Moskwa, Citreb. Alfa 2 zgłasza, dostaliśmy się pod ogień patrolu. Ruszamy już do OP Lion. Przyjął jakieś straty? Poza dowódcą nic. Okej, czyli bez zmian, dobra. Przyjął, tak na razie kontynuujcie.
W sumie to jestem ciekaw, czy ta elektrownia rozdzielnia i port to już wszystko, bo... Bo jak tak, to bardzo sprawnie idzie. Moskwa, zgłoś do Komar 2. Zgłasza Moskwa. Wrogi samolot nad lotniskiem. Przyjął, obrona polot powinna go strącić. Właśnie to zrobiła. Gotowe. Dobra, co z tym śmigłem? Trójka również się zapakujcie. Moskwa, zgłoś do Komar 2. Zgłasza Moskwa. Komar 2 w powietrzu, lecimy na Miami. Przyjął, rozumiem, że Komar 1 również. Komar 1 potwierdzam. Powinniśmy ich nawet widzieć. Przypomnij mi, że lecą na Miami, a nie na King. Tak, on tak zgłaszał, że leci na Miami. Co, tak, tak zgłaszał. Jak leciał, to zgłaszał, że leci na Miami. Plus prędzej potwierdzał rozkaz, jak nadawałem, że ma na Miami leci. Potwierdź, bo obie śmigła, że lecą na Miami przez... Kanał przerzutowy. Komor 1 i 2, potwierdźcie dla spokoju HQ, że lecicie na Miami przez kanał przerzutowy. Komor 2 potwierdza. Tak, ten potwierdza, to jedynka leci za nim. Komor 1 potwierdza. Alfa 2 do HQ, widzimy 55, na razie nas nie zauważył. Powtórz dwójkę. Na drodze naszego Na drodze naszego przemarszu. Komar 2, to Komar 1, niech może się nie zaalarmowany, nie widzi nas. Na trójkę takie między nasze. Ale mam przestawione. Jak nie ma potrzeby, to staracie się nie angażować. Alfa 2 przyjęło. Nie, przepraszam, jednak mi się zjebało. Jeśli chodzi o misję na wodzie, ostatnio pojawił się problem, bo nie mieliśmy za bardzo dostępu do... tak powiem, pojazdów wodnych, bo tam jakieś te motoróweczki były itp. itd. Ewentualnie, jeżeli chcesz pociągnąć pod misję na wodzie, to tam start z lotniskowca lub niszczyciela.
teraz właśnie dostaliśmy jakieś takie stateczki, to 26 albo 27 września będzie misja lotnicza, na której będą dwa niszczyciele. Zgłasza dla Alfy. Czy Moskwa nadawała dla Alfy 1 jakieś komunikaty w najbliższym czasie, bo nie było mnie na radio? Odmawiam rozkaz, jak prędzej lądujecie w Elysium Miami. Po desancie mniej więcej wyznaczoną trasą na elektrowni. Ze spotem na tej górce. Jeszcze raz? Mówię, żeby po desancie piechota na Miami, żeby się udała mniej więcej wyznaczoną trasą na tą wzgórze Dobry i zrobiła spot na elektrownię, a potem żeby zaatakowali elektrownię. Tu Moskwa do Alfy 1 i Alfy 3. Po wylądowaniu udajcie się mniej więcej wyznaczoną trasą na wzgórze Dobry, wykonajcie spota, zdajcie raport ze spotu, by się atakować. Lepiej poinformują, co oni tam widzą. Oba śmigła po lądowaniu na swoje holdy. Hold 1, hold 2, zaktualizowane pozycje. Komar 1 plus 2 po odstawieniu piechoty udacie się na swoje holdy. Pozycje zostały zaktualizowane. Te Komar 2, LZ Miami nie jest czyste, powtarzam, LZ Miami nie jest czyste. Co to znaczy nie jest czyste? Dacie radę je sobie wyczyścić, czy jest bardzo ciężko? Komar 1, na razie żeśmy BWP 1 znaleźli i wiemy, że jest coś z broni lekkiej. Chyba, że ich wysadzić po prostu kawałek dalej, niech już to piechotę wysadzą, sobie sami znajdą coś. No, tak im powiedz, że mają gdzieś tam miejsce, niech po prostu zrzucą, gdzie można, gdzie jest wolne, gdzie jest bezpieczne. Dobra, komredem plus dwa, wyrzućcie ich gdzieś, gdzie jest to możliwe, niedaleko. Numer dwa, będziemy próbowali LZ King, tam było najlepsze podejście. Próbujcie tak, by ich wysadzić było bezpiecznie. Moskwa, to Komar 1, my lądujemy na północ, na skrzyżowaniu od LZ King. Odmawiam, lądujcie razem, osłaniajcie siebie nawzajem. Jaką pozycję obejrzecie, to już się dogadajcie. Jakie skrzyżowanie na północ od LZ King? On chciał powiedzieć od Miami, się pewnie przejęzyczył. No to jak można lądować na Miami, to czemu odpierdalają z tym Kingiem? No kurwa, ci piloci, jej kurwa rozniosę w raportach, no ja pierdolę. Ale beatbox na radiu poleciał. Alfa 2 do HQ, Alfa 2 zbliża się do OP Lion. I to mają sobie spota strzelać z tego Lion? Tak, na elektrowni. Tutaj Moskwa przyjął Alfa 2 z tego OP Lion, wykonajcie sobie spota na tą rozdzielnię. Alfa 2 przyjął. Alfa 1 na ziemi. Tak, Alfa 2 ma to absolutny zakaz wchodzenia w jakikolwiek kontakt ogniowy do czasu, aż śmigło 1 nie będzie na holdzie. Alfa 2, tu Moskwa, macie zakaz atakowania i podejmowania jakiegokolwiek kontaktu z przeciwnikiem do odwołania. Alfa 2 przyjął? Ale nie sam wskazać kiedy. No. A przyszłość dla jedynki? Zgłasza? Patrzę, zgłasz dla jedynki. A, trójkę.
Czasami nie rozumiem, co... Desantowano na Ezy King. A gdzie druga drużyna się desantowała? Zaraz się dopytam, bo oni się dogadują ze sobą. Moskwa, Komar 1. Zgłasza Moskwa. Będziemy lądowali na przerwanie na północ okazji Miami. Nie możemy znaleźć ich pozycji. Odmawiam, siedzimy na jednym rady. Jak ich tu nie ma, to nie mam pojęcia. Trójka jest na LZ King, ruszamy na górze. Dobry. Jedynka plus Kubi? Trójka. Potwierdźcie mi, że lądowaliście razem. Tutaj jedynka, wylądowaliśmy kawałek na północ od LZ Miami, teraz jesteśmy na pozycji LZ Miami. Zmierzamy w stronę góry, dobry. Przyjął, złączcie się jak najszybciej z trójką, na trasie udacie się do wzgórza, dobry. Numer 1, piechota wysadzona, podejście pod OP Lion jest niemożliwe, na wprost, tak naprawdę na sumu umocnienia wroga. Przyjął, oczekują na śmigło. Przyjął, to oczekujcie na śmigło, nie podejmujcie żadnego kontaktu. Zasada przyjął. Komar 1 plus 2 tutaj HQ, przypominam, że po wysadzeniu piechotą cię udać się na swoje holdy. Spotkajmy się na tym wzgórzu, dobry. Komar 2, jak jest? Komar 2 hold 2, Komar 1 hold 1. Komar 2 przyjął. Komar 1 przyjął. Tylko odparcie strowy, jeśli możecie. Tylko kurwa, bez latania już gdziekolwiek, na te holdy, raz. No to będziesz ich widział nawet stąd. No właśnie ich nie widzę. No bo lecą pewnie, no tylko jedynkę będziesz miał dosłownie tutaj. To jest 1,5 kilometra. Zgłoście jak będziecie w holdach. Komar... A to będzie jedynka. To, tak to będzie jedynka, bo leci tam tą stronę. Komar 1, Moskwa, tu Komar 1, osiągnięto punkt hold 1. Przyjął, widzimy was. Dobra, zapytaj Alfie 2, czy... To umocnienia to jest dobry cel dla śmigła. Czyż mogą się tam przelecić, rozjebać? Niech oni to ocenią, bo no nie widzimy tego. Alfa 2 zgłosz dla Moskwa. Alfa 2 zgłosza? Ocencie sytuację, czy to umocnienia da radę zniszczyć śmigło? Odmawiam. Teren bardzo nieprzyjazny. Prawdopodobnie są też tu jakieś szyłki. Dużo pojazdów opancerzonych. Określ, co znaczy dużo. Po drogach poruszałem się czołgi T-55, BTR-y, 60, dużo umocnień. To grubo. Broni statycznej. Dobra, przyjął, weź Moskwa. Zapytaj, czy dadzą radę dojść do rozdzielni tak, żeby ich nie zauważył. Alfa 2, jeszcze jedno pytanie. Czy istnieje szansa, żebyście doszli do rozdzielni niezauważeni? Moskwa, to było pytanie. Oczekuj. Odmawiam do dwójki. Wy jedynka i trójka kontynuujcie swój poprzedni rozkaz, będziecie wykonywać spot z dobry. Dzień. Jak na razie oczekujcie. Zadanie wykonalne. Potwierdź Alfa 2, że dacie radę zrobić to niezauważeni. Potwierdzam. Co robisz? To niech robią. To róbcie to niezauważeni. Jeżeli wpadniecie, to jak najszybciej się wycofajcie i postaram się was pomóc. Alfa 2 przyjęła. Dobra. Drugi śmigło, że zgłasza dla Alfa 1. Mamy wsparcie bieżące jakiegoś śmigłowca? Macie. Potwierdzam, was obsługuje Komar 2. Przyjął, przed rozdzielnią mamy BWP 1. Będziemy próbować go oznaczyć czasorami ręcznymi, karabinowymi. Jak przyjął?
przyjął w miarę możliwości dla lepszej komunikacji, mogę cię koordynować z nimi na dwójce, bo przekazywaniu nie, komunikatów nie, to jak głuchy telefon. Poczekaj. No, no. To jest jedynka. No, to jest jedynka. To niech jedynka leci w wspierać Bubiego, a ja dwójkę wróć. Dobra. Gdzie jest dwójka, kurwa? Komar 1 zgłoś, komar 2 zgłoś. No, Moskwa. Komar 1. Dwójka. Tutaj dwójka, walczyliśmy z drugą chwilą, wrócimy łodziami BTR-em. Dwójka, powtórzcie mi poprzedni komunikat, gdzie mieliście się znajdować. Hol 2. A co robili? A co robiliście w tym momencie? Walczyliśmy z zagrożeniem, które było sprawiane, które sprawiało zagrożenie naszej piechocie. Jakiej piechocie? Gdzie? Ja pierdobra, ja to potem rozwiążę. Powiedz dwójka, hold 2. Komar 1 i 2, zamieńcie się holdami. Komar 2, hold 1, komar 1, hold 2. Od teraz komar 1 wspierasz jedynkę plus trójkę, komar 2 wspierasz dwójkę. Jedynka i trójka, komar 1 przyjął. Komar 1 ma lecieć do 1-3. Niech już leci, bo oni oznaczyli już ten cel. Komar 1, możecie wlecieć, wspierać Alfa 1-3, oni będą wam oznaczać cel laserem. A dwójka ma siedzieć, gdzie oni są, to już będzie milej. Oni powinni znajdować się niedaleko wzgórza Dobry, będą atakować elektrownię. Czarnogórsku czy w elektrozawodzku? Elektrozawodzku. Bunkier WP1, punkt. Tu w sylo ogarnę. I elektrozawód, komar 1 przyjął. Kilka do jedynki, mamy BWP przy drodze. Potwierdzam, to jest pełny. No i teraz przyleciała dwójka. Zdał na pochelkę. Kopcie się jak możecie, trójkę. Przyjął. Trójka, przychodzę na kanał drugi, na radio długim, żeby koordynować świetlnictwo. No i Hubiu sobie skoordynuje jedynkę. Mhm. Ale bez kitu, kurwa, piloci dzisiaj to jest, kurwa, jakiś dramat. Alfa 1 radio, czek na kanale drugim. Alfa która? 1-1. Słyszę cię głośno i wyraźnie, komar 1 tutaj. Komar 1, wy będziecie nam dzielić wsparcia na drodzie. Tak, to jest dwójka. Do tego coś do was jedzie drogą w stronę elektrozawodzka, miejcie na uwadze. Od północy? Potwierdzam. Zapytaj dwójki, jak sytuacja. Mówisz mi tylko jeszcze, że to jeździ drogą asfaltową, a nie taką jakby polną. Potwierdzam. Dobra, no widzę, no oni sobie będą kroju, no pewnie nie chcą wisić. Oni są na wysokości LZ Miami. Mówiłeś o Alfie 2, tak? Tak, tak, Alfie. Dobra. Spytaj, co tam, jak się skradanie. Komar 1, potwierdźcie mi, że... Alfa 2, tu Moskwa, jak wam idzie skradanie? Jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Świetlnie komin w rozdzie w elektrowni. Przyjął, nie przeszkadzamy. Naświetlam na próbę komin w elektrowni. Skradają się pewnie jeden po tym. Ciebie nie, albo czołgają tam nawet. Nie widzę z tej odległości. Okay. Co, nie chciałbym im przeszkadzać, bo ten laser. My mam w głowie to, że oni mogą krzyczeć i się w pieprzu. Kuma, jak będą mieli problem, to dadzą zać. Ty na pewno będą krzyczeć. No. Ale bez kitu, raporcik dzisiaj na pilotów będzie. To, który to jest? Trzeci raz, jak nie wykonali rozkazu? Dobra, mam ten laser. No to tam prędzej to się zakręcili z trójką. To ja teraz będę przesuwał laser na BWP wroga i umocnienia wroga. Jo. Laser ustawiony. Czy sygnał, kiedy będziecie gotowi i dam wam halo, czy możecie atakować?
No, ale powiem szczerze, jeżeli dwójka wykona i to zadanie w 100% po cichu, będę pod wrażeniem. Dzielnią, obok niego jest wieżyczka strażnicza, zapory przeciwczołgowe i bunkier. Zapory przeciwczołgowe potwierdzam, widzę jakąś wieżyczkę ala strażniczą i dalej na południe coś przypominającego bunkier. Potwierdzam. Uwaga, Mi-8 w powietrzu. Potwierdź ostrzelanie bunkra. Potwierdzam, bunkier też ostrzelasz, też tam są wrogie kontakty. Eliminujcie jeszcze BWP, który jest naświetlany laserem. Oczekaj, bo to nie jest takie proste, tylko i wyłącznie z tego powodu, że na rakietach już nie mam podczerwieni, ale chyba go widzę. Eliminować, jak myślicie? Tylko jeśli zagrażają bezpośrednio. Mówisz, że coś eliminować. Powiedzieli, że zostali wykryci i pytają się, czy eliminować. Mówię, że tylko jeśli im to zagraża, czy dadzą radę dojść do tej dzielni. Tutaj Moskwa eliminujcie tylko, kiedy jest to potrzebne. Możecie zniszczyć tego BRDM-a, co jest drogą spółki. Zapytaj ich, czy potrzebują śmigła też na szybko. Postaram się. Tutaj Komar 2 DHQ, mieliśmy ostrzelanie, gdzie Bolt 1 nie znają, nie żadna lokalizacja czy... Komar 1, to ja Alfa 1, wchodzimy na kanał pierwszy. Nie wykryli nas jeszcze. Głębiej w teren, czy tak. Gadajcie z HQ. W sumie to mogli, bo ewentualnie obniżyć. Z powrotem na kanale pierwszym. Komar 2, jak osobiście ostrzał, to wycofajcie się na nową pozycję hold 1, mówić ewentualnie obniżyć lekko pułap. Alfa 2 jest dalej niewykryte, więc sobie jakoś radzę. Komar 1, przypominamy, że nie jesteśmy Little Bang. Zasadzie nie jesteśmy Little Bang. Jesteśmy na waszej prawej. Trójka, jak możecie, zajmijcie pozycję koło zniszczonego BWP, my będziemy wchodzić do elektrowni. Trójka przyjęła. Helikopter tu? O, Mi-8. Bez światełek. A to Mi-8 leci, no może być w naszej strefie, czy naszej, czy daku. Patrzcie, zajęliście już pozycję przy nas? Przy BWP wybuchają. Jesteśmy na waszej prawej flance, widzimy was na wzgórzu ciągle. Czuję. W BRDM jak się zbliża od południa. Potwierdzam, jak możecie to go zlikwidujcie. Wezwałem już helkę, że może go rozjebać, ale chyba się nie kwapią do tego. Alfa 3C1, wchodzimy na dół, będziemy minować rozdzielnie. No to im tam idzie nawet sprawnie. A w sumie jakby od razu po zaminowaniu ich wycofać stamtąd jak najszybciej, ich podobrać jeszcze kawałek dalej? Kontakty, zwiększamy tempo tutaj na dole. W sumie żeby tam nie stali, to kazać im to zaminować i powiedzmy im spieprzyć przez ten dobry gdzieś tam do tej doliny po drugiej stronie, ich zabrać stamtąd. No jest tylko to zaminują i spieprzą gdzieś w tą dolinę. To znaczy... Ja w sumie nie wiem, jak jest z tymi lądowiskami teraz. Czy ten King jest bezpieczny, czy nie, no, bo na King ogólnie mają... Ogólnie na Kingów niby wylądowali, tam te łodzie już niby sobie tam zniszczyli. No i kilometr na Miami też wylądowali. Dobra, weź zapytaj tam jedynkę, czy Miami jest ok, czy wolą Kinga.
Czekaj, kto tam lądował? Dwójka chyba lądowała na... Ja jedynkę chcę zapytać, bo jedynka tam teraz fruwa. Oni wiedzą najlepiej teraz, jaka jest sytuacja. Tutaj komar 1, komar 2, udajemy się na lotnisko przez Brain. Okej, no to mamy dwójkę. Płoniamy was chociaż niepełnym składem. Komar 1, sprawdźcie, jaka jest sytuacja na LZ King w tym momencie. Czy istnieje możliwość wylądowania tam i podebrania ewentualnie piechoty stamtąd? Przyjął. Komar 1 przyjął. Dwójka potwierdzi, że jest na holdzie. Dwójka musi musiała lecieć po paliwo. A, okej. Dobrze, dobrze. Dobra, jak tam ta rozdzielnia? Alfa 1, elektrownia, rozdzielnia wysadzona. Elektrownia, bo oni w chuchu myślą, że rozdzielnie wysadzone. Dobra, Alfa 1 przyjąłeś? Na przyjął dobry, Moskwa? Niech się wycofają. Wycofajcie się jak najszybciej na dobry i możecie się tam okopać i poczekać na helki, żeby was podebrały. Jak tam Alfa 1 przyjął, wydajemy się na dobry. Trójka przyjąłeś? Moskwa, tylko ma jeden. To jest, to się wydajemy. No okej, okay, King jest czyste, ale to jedna helka ich nie podbierze, to tak, ewentualnie tak, pośpieszę tak. Dwójkę. No, a weź Komar 2 zgłoś dla Moskwy. Weź zapytaj dwójkę, czy oni też potrzebują przyzbrojenia. Komar 2 zgłoś dla Moskwy. Zatankujcie i przezbrojcie się jak najszybciej, udawajcie się w kierunku LZ King, piechota potrzebuje ekstrakcji. Krążcie niedaleko LZ King. Jak na razie LZ King jest czyste i będziecie stąd ich podbierać. Gdzie mam ich zawieźć? Na razie nie ma takich rozkazów. Bo moglibyśmy też mignąć po nich, ewentualnie przed przezbrojeniem. Tylko właśnie pytanie, czy możemy z nimi potem wracać na lotnisko, czy jednak trzeba będzie ich zawozić? Będzie trzeba ich zawozić. Będzie trzeba ich zawieźć, oczekujcie, zaraz będzie wiadomo gdzie. Trójka, co to za wybuchy? W takim razie się przyzbrajamy i ty jakieś 6 minut. Nie u nas. To nie u nas. Alfa 1 na wzgórzu dobry, czekamy na trójkę. Jedynka, bądźcie tam w gotowości, by wspomóc piechotę. Z jesteśmy, 10 metrów. Przyjął informacyjnie, tylko jesteśmy jeszcze blisko na amunicji. Ale będzie druga przezbrojona, więc ona za 6 minut drugi helikopter będziecie mieli. Moskwa zgłosi dla Alfa 1. Zgłasza dla jedynki. A jedynka i trójka osiągnęły wzgórze dobry, czekamy na dalsze rozkazy. Na LZ King niech się obstawią. Obstawcie się na LZ King, musicie chwilę poczekać. Komar 2 potrzebuje do 6 minut na przezbrojenie i będzie w okolicy. Będę koordynował działania z komarem dwójką, zostajemy w lesie do tego czasu. Dobra. W okolicy macie komara jedynkę, komar dwa jest na lotnisku, przezbraja się. Dobra. Mogą zostać w lesie, nie ma problemu. Alfa 3 rusza na LZ King. Czy dacy są atakowani? Nie wiem. Dwójka, jak tu Moskwa. Jak wygląda wasza sytuacja? Spokojnie, już będziemy detonować. Maksymalnie 5 minut. Przyjął, nadal nie wykryci? Potwierdzam. No to super. Zajebiście. O, i to chyba na słoneczka na tablicy zasługują, albo na gwiazdeczkę. Dobra, możesz im powiedzieć, że zanim wysadzą, niech się przysuną w stronę OP Tiger, to będzie ich kolejny. Dwójka, tu Moskwa jeszcze informacyjnie, przed wysadzeniem udajcie się na OP Tiger.
Czy nie przed wysadzeniem, tylko zanim wysadzą, żeby się w tym kierunku kierowali, bo jak będą musieli uciekać, to żeby tam uciekali. Hmm. Poprawka, udawać się po prostu w kierunku OP Tiger przed wysadzeniem. Okej, okay, co i trzeba będzie w ostatnie zadanie robić? Tak, teraz tą drugą, tę ekipę 1-3 podbierzemy. Aha. Podbierzemy i zrzucimy ich na LZ Gadget. Mhm. I stamtąd połączą się z dwójką i razem... Kurwa, tu Komar 1, w elektrozawodzku prawdopodobnie jakieś posiłki przyjechały, bo się w powietrzu dość mocno gorąco zrobiło. Ale czy... LZ King powinno być nadal czyste, bo oni atakują... Alfa 2 do Moskwy, musimy odpalić to ręcznie. Dobra, niech odpalają i uciekają na... Odpalcie to w jakikolwiek sposób było wykonane i uciekajcie stamtąd. Tutaj jedynka, razem z trójką jesteśmy przy LZ King, czekamy na komary. Komar 2 ETA. Komar 2, 30 sekund do startu, 2 do 3 minut czas do lotu. Dobra, mogę powiedzieć takiego, żeby wypatrywali helki, jedynka będzie, no nie, jedynka nie ma. Można powiedzieć za Alfa 1, że komary już po nas lecą? Jedynka jest low na... Moskwa potwierdza. Bo wchodem na to tylko są low ammo, że komarowi 2 kazać od razu lądować. Jedynka jak osłania, tak osłania. Piechota po zauważeniu helikoptera ma się do niego od razu zapakować. Niech się zdesantują w tym gadżet, wtedy ta helka przyzbrojona. A czy to tak. Wiem, tylko ja nie mówię o podebraniu, bo to im jeszcze przekazał. To nie ustalaj mi tak, oni tak tego nie zrobią tak jak chcemy. Widziałeś co się kurwa wydarzyło. Niech oni kurwa dostarczą tą piechotę i po prostu zajmą się sobą. Mają sobie w chmurach, pierdolę ich. Alfa 2 do HQ, to niewykonana. Przyjął, dobra robota. Tutaj Alfa 1, co jest Alfa 1, BTR jedzie w naszą stronę na LZ King. Alfa 2 w kontakcie. Alfa 2, jak nie dacie rady, wycofajcie się. Alfa 2 ma iść na Tiger. Wiem, oni ale... mają walczyć. Ale... podejrzewam, że oni są w kontakcie ogniowym przy rozdzieleniu, bo dopiero to wysadzieli. No tak, mają się wycofać, oni mają walczyć. Mają iść na Tiger. Alfa 2 tu Moskwa, poprawka, za wszelką cenę osiągnijcie punkt OP Tiger. Rozumiem, że oni do tego LZ Gadget mają postarać się polecieć tutaj nad nami. Nie od południa, tak. Tylko północą przelecą. Tak, przez oba holdy. Mhm. Znaczy nie wiem, przez oba holdy, przez hold 2. Komar 1 plus 2, po podebraniu piechoty z LZ King, udajcie się przez hold 2 do punktu LZ Gadget. Przelecie tam północą i desantujcie tam piechotę. Po desancie wróćcie na swoje holdy, będą zaktualizowane. LZ Gadget, zachodnia część mapy. Alfa 1, Radio Effect, kanał drugi. No, poprawne. Tutaj Alfa 1, razem z trójką jesteśmy w LZ King, czekamy na taksi. No, nie wylądują już tam. Tutaj Komar 2 na podejściu. Potrzebujecie oznakowanie dymem, czy nie? Przyda się, ale nie jest blisko.
przyjął, czekam, czekamy na LZ King, pierwsza będzie się Alfa 3 pakować, 4 osoby. W ogóle wydaje mi się, jakby dwójka nadawała na radio średnie. Zielony dym wyrzucony, zielony dym wyrzucony na LZ. Bo tak jakoś tych komunikatów spada straszliwie. Tu Alfa 3 do Moskwy, Helkę widzimy już, która leci ponad, jakie rozkazy dalej? Alfa 1 plus Alfa 3, zapakujecie się do helikopterów jak było prędzej, one zawiozą was północą na LZ Gadget. Przyjął. Z LZ Gadget po desancie zabezpieczycie sobie lądowisko, zbierzecie się w dwie drużyny i udacie się wyznaczoną trasą na OP Jaguar. Alfa 3 przyjęła. Jak możecie, to przekażcie to trójce, bo oni chyba na dwójkę przeszli. Dwa na ziemi. Oczy cicho zrobił. Kamar dwójka, mamy Alfa 3 na pokładzie. Przyjął, wystartujcie, osłaniajcie podbieranie drugiej drużyny i udajcie się na LZ Gadget. Jedynka, podchodzi do lądowania. Jedynka, wyznaczysz wam też LZ dymem? A jak możecie, to bliżej was wylądujemy. LZ wyznaczone niebieskim dymem. I jak tam dwójka? Okej. Okay. Alfa 2 zgłosz dla Moskwa. Alfa 2 zgłosza. Wasza sytuacja? Tomasz 2, kontakty w lesie północy. Łatam jeden za mojego. Osiągnęliście pozycję OP Tiger, czy wpadliście po drodze? Padliśmy po drodze. Alfa, miejcie na uwadze, że nasz cylinder... Zgłoście jak w OP Tiger. ...czasie świetności miał już za sobą. Przyjął? Wylądujemy najbliżej niebieskiego dymu, jak się da. Przyjąłem. Komar 1 po desancie piechoty w FLZ Gadget, macie zezwolenie na udanie się na lotnisko. Gadać. Ja, bo chyba idą. Oni się tak dziwnie zachowywali, jakoś szli po nas. Skradali w naszą stronę formacją. Moskwa, że Alfa 1 na pokładzie. Komar 1 w powietrzu. Przyjął Alfa 1, czy słyszeliście wasz rozkaz, czy nie? Zmawiam, siedziałem na kanale drugim. Helki zawiozą was do LZ Gadget. Po desancie, nie wiem, jak którzy wylądujecie, osłaniacie lądowanie drugiej drużyny. Zbieracie się i udajecie się na OP Jaguar. Dobra, teraz powtórz... Czy widać, że to jest mniej więcej wyspotowane, zabezpieczone? Nie, helki mają je zabezpieczyć. Na LZ Gadget nikogo nie ma, helki muszą go sobie zabezpieczyć. Przyjął. Potwierdź tylko, że helki lecą przez Hold 2 trasą, przez strefę czedaków, a nie kurwa linią prostą, czy czymś takim. Komar 1 plus 2, potwierdźcie trasę przelotu przez Hold 2 do LZ Gadget. No to co się tam kurwa dzieje? Neguję z powodu? Alfa 2 do HQ, Alfa 2 w punkcie OP Tiger. Przyjął dwójkę, oczekujcie na rozkazy. Dwójka przyjęła. Moskwa to Komar 1, naszym powodem jest to, że musimy osiągnąć LZ Gadget jak najszybciej z powodu niskiego poziomu amunicji oraz paliwa. Po prostu skracamy sobie czas. To nie tak działa.
mieli lecieć wyznaczoną trasą. To nie tak kurwa działa. Jak potrzebuje paliwa, mogli latać na lotnisko, mogli zgłosić to kurwa wcześniej. No ja pierdolę, to z dziećmi gramy czy jak, bo ja nie kumam. Już mam kurwa dosyć, naprawdę. Kamer 1 następnym razem zgłosił taką sytuację, byście byli odesłani na lotnisko prędzej. Sorry, Modyn, ale kurwa, nie mogę już. No wiem, no słyszę to, co się dzieje. Powiem tak, inaczej, jeżeli dolecą, to jest przynajmniej plus. Ale jak nie dolecą, to nie dolecieli z własnej winy. No, ja tylko chcę przypomnieć, że to z ich winy traciliśmy 3 osoby, kurwa, w tych śmigłach. Już, do tej pory. 3 osoby. Siedząc na pokładzie z tyłu, dostali kulkę, bo śmigła nie zrobiły tego, co powinni zrobić. Komar 1 spada, powtarzam, Komar 1 spada. No. Jesteśmy na pozycji, już wam mówię, 034-038, to jest ostatni komunikat lat. No, to masz odpalić. Komar 2, postarajcie się potwierdzić, czy wylądują, czy się rozpieprzą. Odmawiam, nie, siedzą aktualnie w wielkim płomieniu. HQ, prawdopodobnie jest naszym okolicy UP Tiger przeleciał śmigłem. Drugi pilot jeszcze żyje, jesteśmy rozbici. Ostatnia pozycja, którą podawałem, jest poprawna. Nie wiem co zresztą, na razie... HQ, zbóż 2. Broń, jakaś ciężka broń maszynowa, nie potwierdzę cię. Dobra, śmigło. To drugie śmigło, które jeszcze lata, niech spierdala na lotnisku. Komar 2, zerwij kontakt, uciekajcie jak najszybciej na lotnisko. Dobra, ta jednostka, która przeżyła, niech zbiorą wszystkich, którzy przeżyli i niech się udadzą na północ, gdzieś okolice LZ Gadget. Niech tam siedzą. Jeszcze zgłoś do Alfa 2. Oczekuj Alfa 2, mamy sytuację. Komar 1, czy żeś mnie jeszcze? Ta. Żyje tylko jedna osoba, czy więcej was przeżyło? Mam jeszcze Istana z drugiej drużyny, helikopter dalej eksploduje, próbuję ogarnąć, czy ktoś jeszcze żyje. Zbierz wszystkich, którzy przeżyli i udajcie się w kierunku LZ Gadget. Żyją, oczekujcie na razie. Dobra, niech drugie śmigło, kurwa, leci na to lotnisko, bo powinno przylecieć nad nami, ja nic nie słyszę. Komar 2, tu Moskwa, udajecie się na lotnisko? Komar 2, rozmawiam, póki co jeszcze ubezpieczamy rozbitku do góry i staramy się zlokalizować, co ich zestrzeliło. Mają spierdalać na lotnisko raz. Wydaje się być czysto. Komar 2, rozkaz od HQ, udajcie się na lotnisko. Komar 2 przyjął, za chwilę udajemy się na lotnisko. Nie za chwilę, teraz. Komunikat wziął teraz, w tym momencie. Bo to było 0034. Komar 1, 038. Ogłaszam tutaj, że mam 5 ludzi z piechoty i ze śmigłowca tylko ja zostałem. A to niedaleko spadli. Tak, wiem. Niech się skończą w tej wiosce, Bory. Komar 1, mi, że jeszcze prawdopodobieństwo, że to coś, co was zeszliło, to był wrogi Mi 204? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. A potwierdź mi, że strzelaliście w trakcie spadania? Neguję. W takim razie wiemy, co was zesilił. Zesilił was z wrogiem Mi 204, który rozbił się tuż po waszym rozbitku. Jego wrak leży na... Dobra, weź wyślij Alfę 2
do tej wioski Born przy Elsgadzie. Niech oni się wszyscy zbiorą w tej wiosce Born na ewakuację i kończymy. Nie, dzięki, dzięki. Alfa 2, głos dla Moskwy. Alfa 2, zgłoszę. Alfa 2, mieliśmy helikrasza niedaleko miejscowości Bor. Udajcie się przez OP Jaguar trasą do miejscowości Bor i sumujcie rozbitków. Alfa 2 przyjechał. No, tylko tak wiesz, daj im znać, że tak na jednej nocy. Czy były do nas jakieś rozkazy, bo nieprzytomny byłem chwilę? Oczekuj, Alfa 2, zróbcie to jak najszybciej. Alfa 2 przyjęła. Powtórz, to trójka nadawała? Czy jakieś rozkazy dla trójki, bo byłem nieprzytomny chwilę. Wioska Bor. Utrzymajcie się w miejscowości Bor, Alfa 2 już zmierza w waszym kierunku. Przyjął obecnie jeszcze w HLC, trójka jest. O. I teraz wiem, że to był miejscowość Bor. Tak, Bor. Potwierdzam Bor. Alfa 2 przyjęła. Tu Alfa 3 pilot melduje, że na lotnisko nas zabiera, bo taki dostał raz. Tak, ta drużyna Alfa z Helki 1, ma czy... wylądować. Potwierdzam. Wy udajecie się na lotnisko, pomieszały się drużyny. Resztki Alfa 1 są w miejscowości Bor. Przyjął. Dobra, do wszystkich drużyn, które nie są w śmigłowcu. Punkt ewak jest punktem zbiórki, to jest miejscowość Bor. Mhm. Wszyscy trzy tam mają znaleźć z całej mapy. No to wszyscy poza trójką. Tak. Moskwa, komunikat do wszystkich drużyn piechoty nie znajdujących się w helikopterze, zbiórka w punkcie ewak, północ od miejscowości Bor. Powtórz, Komar 1. Komar 1, który jest w Alfie 1, wyrusza na podniowy punkt na Jaguar. Odmawiam, udajcie się na punkt ewak, utrzymujcie miejscowość Bor. Punktu OP Jaguar, lotnisko. Dużo sprzętu, czołgi, helikoptery. Moskwa zgłosi do Komar 2. Ja zgłaszam Moskwa. Komar 2 na lotnisku, co mamy robić? Oczekuj na rozkazy. Wyładować piechotę, zabrać się do trójki do i oczekiwać. Dowódca drużyny odmawia podejście do punktu IWA, bo jest pełen wroga. Do miusemki w sensie. Tak, do miusemki. Mhm. Komar 2, słuchaj, wyładujcie piechotę, piechota może się od razu ogarnąć, jak ma taką potrzebę, wy załadujcie się do Mi 8 wszyscy. Komar 2, zapytajmy potrzebę do Mi 8, jaka będzie nasza misja? Ewakuacja. Będziecie ewakuować całą piechotę. No to teraz Komar 2, zapytaj, mam się w rejon pełen wroga, ładować nieuzbrojoną Mi 8, gdzie do Mi 24 zmieściliby mi się tak samo wszyscy. Uzbrojoną. Mogą zrobić to, co proszę? 6 rozbitków, czyli, a my mamy 8 miejsc. Nie jest 6, jest jeszcze druga drużyna. Nie jest 6 rozbitków, bo jest jeszcze Alfa 2. Znaczy, tak czy inaczej w Elzi Gadżet i okolicach odmawiam lądowania. Ale nie będą lądowani w Elzi Gadżet. Komar 2, jeszcze nawet nie wiecie, gdzie to mi ósemką polecicie. Nie polecicie do LZ Gadżet, plus w LZ Gadżet w tym momencie jest nasza piechota i oni się tam zbierają. Odmawiam, mówiłem wam już, że nie idziemy na Gadżet, bo tam jest pełno piechoty. Nie poradzimy sobie z nimi. Dowódca drużyny Alfa 1 odmówił wykonania tego rozkazu. Alfa 1, zgódź do Alfa 2. Samo Komar 2, no ja się zapytałem na początku, czy lecimy na IWAK i LZ Gadżet. Potwierdziliście, dlatego mówię, że ja tam nie lecę. IWAK w tym momencie jest w LZ Gadżet. Jest ci zgłoś do Alfa 2. Zgłasza do dwójki. Wiemy jaki jest status Alfa 1, gdzie jest rannych. Nie wiemy, jak na razie jest problem spory. Oczekujcie, w sensie kontynuujcie poprzedni rozkaz.
Dobra, niech ta... Bo to jedynka została na ziemi, nie? Szczępki alfy 1 plus alfa 2 gdzieś tam idzie. I dwójka, tak. Dobra, to niech w łącu widzę diamentowy zaznaczy okrąg. To niech dwójka dołączy do tego okręgu. Tam diamentowy oznaczył, alfa 1. I niech się razem udadzą na wioskę Kozlowka, na północ. Kozlowka. Na północ, to jest LZ Mumble, tak. Komar 1 plus alfa 1, utrzymajcie się niedaleko punktu alfa 1, oczekujcie na alfa 2. Alfa 2, zgłasz dla Moskwa. Alfa 1, oczekujemy alfa 2. Alfa 2 zgłasza. Alfa 2 to Moskwa, zmiana rozkazu. Udajcie się na punkt alfa 1, zgrupujcie z Komar 1 i alfa 1. Alfa 2 przyjęła. HQ potwierdź, że na lotnisko na południu od OK Jaguar spadła właśnie artyleria nasza. Są kompletnie gotowi, żeby kolejne zadania wykonywać. Nie mamy żadnych informacji na temat naszej artylerii. Przyjął, ponieważ słyszeliśmy jakieś wybuchy. Myśleliśmy, że to albo artyleria, albo nasz śmigłowiec. Na razie zgrupujcie się z Alfą 1. No ogólnie szczerze, że nie wiem, że oni nie potrzebują żadnej pomocy, że oni są w stanie wykonywać zadania. Na razie niech się zbiorą. Komar 1, na razie zgrupujcie się z Alfą 2 w punkcie Alfa 1. Komar 1 został w powietrzu. Komar 2 został. 2 został w powietrzu. No to w sumie komar, no bo tego drugiego to wydaje się, że nie. Komar 2 niech mi powie, jaki status maszyn. Czy mają czym polecieć. Tam mi ósemka powinna być albo dwie i mi dwójki, czwórki, jeszcze dwie w zapasie powinny być. Komar 2 zgłosił, jaki jest status maszyn na lotnisku. Możecie doprecyzować pytanie? Ilość maszyn, rodzaj, typ, uzbrojenie. 4 albo 5 Mi-24D uzbrojonych w rakiety kierowane i niekierowane oraz 1 Mi-8 uzbrojonych w rakiety niekierowane. Przyjął. Dobra, niech przygotują się do... Dobra, nie. Niech na razie się połączy ta Alfa 1. Zobaczymy, ile ich jest razem i jak to zrobimy. Na razie Komar 2 z tą drużyną piechoty. Poczekajcie na lotnisku. Zgrupujemy resztki Alfy 1 z Alfą 2 i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przyjąłem. Alfa 2 w punkcie Alfa 1. Alfa 2, macie kontakt z Komarem 1 i Alfą 1? Widzimy jakieś lasery, nie wiemy czy to oni. Niech... To zgrupujcie się i zgłoście, jak się zgrupujecie. Jak się zgrupują, to... Przyjąłem, znaleźliśmy ich. Jak się zgrupują, to dowódca Alfa 2 przyjmuje dowodzenie nad całością. Niech się policzą i zobaczą, jak sytuacja z rannymi, jak amunicja i tak dalej. Alfa 2 teraz tak, możesz im przekazać Alfa 1 i Komarowi 1. Alfa 2 przyjmuje dowodzenie nad całą piechotą znajdującą się w punkcie Alfa 1. Łączycie się w jedną grupę. HQ prosi o stan osobowy, ilość amunicji, ewentualnie medykamentów i ewentualne ranie. Moskwa, Alfa 1, Komar 1, jesteśmy już zebrani w punkcie Alfa 1.
Tu Moskwa, wiemy o tym, Alfa 2 dostała w rozkazy, z wszystkim się dowiecie. Powiedz Kamaradzie 1, żeby zeszli z lotniczego i weszli na piechotę, mogą mieć nasłuch, ale chcę gadać od tej pory tylko z Alfą 2. Jeszcze raz. Powiedz Komarowi 1, bo to z Komarem 1 gadam teraz. Żeby zszedł z tego kurwa lotniczego, bo on już nie jest lotniczy. I że oni są teraz Alfą 2 i chcę gadać z Alfą 2, a nie kurwa z nimi. Komar 1, tutaj Moskwa, możecie zejść z kanału lotniczego. Jak chcecie mieć nasłuch na radiu, to przejdźcie na Radio 1, bo nie jesteście już lotniczy. Komar 1 likwiduje ten call sign, wchodzę do Alfy 1, przychodzę na Radio 1. Zgłasza dla dwójki. Dalsze rozkazy dla Alfy 1 i 2. Rozkaz padł, że macie się zgrupować w jedną drużynę, zostaje Alfa 2, Alfy 1 nie ma. Dowódca Alfy 2 przyjmuje dowodzenie nad wszystkimi. HQ prosi o stan amunicji, ilość rannych, liczebność drużyny i ewentualna ilość medykamentów. Alfa na szyję. Cześć, Mop. RTO HQ nieoperacyjny do minuty. RTO HQ nieoperacyjny do minuty. Alfa 3 do Moskwy, zgłasz. Moskwy, zgłasz. Jakie rozkazy dla nas na tą chwilę? Powtórz call sign. Alfa 3. Alfa 3 oczekuje na lotnisku, aż dostanę raport od Alfy 2. Nie, czyją. Alfa 2 do HQ, aktualny stan osobowy 11, wszyscy cali i zdrowi. Jak z amunicją? Amunicję mamy pod dostatkiem, medykamentów także. Moskwa operacyjna. Moskwa operacyjna. No, gadałem z nimi. Alfa 2 do HQ. Amunicję mamy pod dostatkiem, tak samo jak medykamentów. Liczebność oddziału? Już mówił, 11. Powtórz? 11. Nie było komunikatu. Przyjął. Zastanawiam się, czy kończyć ten burdel, czy jeszcze nie zajmę ten port. Nie, no chyba jest ich dużo, oni tam na lotnisku czekają, niech jakoś ich przetransportować, niech zaatakują ten port. Potwierdź do Alfy 2, że mamy ruszyć na miejscowość Komarewo. Nie, jeszcze nic nie powiedziałem. Na razie oczekujcie, planujemy. Alfa 2 przyjął. No bo w sumie już są tak blisko. Alfa 2, OP Impact. Alfa 2, udacie się na OP Impact, wyznaczoną trasą. Alfa 2 przyjęło. Dobra, i teraz to z tym helikopterem trzeba zrobić. Ogólnie cały wschód, podejrzewam, że do Czarno to jest masakra totalna. Poczekaj. Ja chciałbym, żeby mi ta drużyna sprawdziła punkt Sierra.
bo chciałbym tam zrobić LZ dla pozostałych. A jakby im wyznaczyć na trasie, na tym wzgórzu takiego małego holda, z którego mogliby sobie sprawdzić tą Sierrę? Ja mam drużynę na lotnisku. Tak wiem. Tak wiem, dlatego ci mówię, że im tu kazać się zatrzymać, sprawdzić tą Sierrę, odebrać transport. No właśnie, zabrać tam. Niech, komunikat dla Alfa 2. Mhm. Niech zabezpieczą po drodze punkt Sierra i potwierdzą mi, że tam może śmigło bezpiecznie wylądować. Mhm. Alfa 2, zgłoś dla Moskwa. Zgłaś. Po drodze do punktu OP Impact zabezpieczcie punkt Sierra i potwierdźcie, czy w punkcie Sierra da radę wylądować helikopter. Alfa 2 przyjęło. Dobra, niech mi się Alfa 3 policzy, ile ich jest. Alfa 3 zgłosz dla Moskwy. Alfa 3 zgłosz dla Moskwy. Alfa 3 zgłasza. Jaka jest wasza liczebność? 4 osoby. Dobra, niech się załadują do Komara i niech podlecą na załadujcie razie się trójka do Komara. Hold 2. Przyjął. Hold 1. Niech oczekują na Hold 1 w powietrzu. Jakim tym? Helkom? To jest Hold 1, to jest przy... Ale Helkom, Mi-24 mają brać ostatecznie? Tak, Mi-24. Komar 2 zgłoś dla Moskwy. Zapakujcie się do Mi-24, podbierzcie drużynę, która jest na lotnisku, udajcie się do punktu Hold 1, oczekujcie w tym Hold 1 na dalsze rozkazy. Druga drużyna piechoty zabezpiecza wam lądowisko. Lecimy do Hold 1 z naszą drużyną. Alfa 3 do Moskwy, Alfa 3 załadowana. Oczekujcie na pilotów i startujcie. Niech potwierdzą mi tylko, że się przezbroili i są combat ready, nie? Co, Helka? Nie. Alfa 3. Alfa 3, potwierdźcie tylko, wy jesteście gotowi do walki. Potwierdzam. Dobrze. Jak tam jest, no to jest ich 15 plus wsparcie helikoptera. Jeszcze zrobimy taki mek, że pilot, który przeżył, ma się załadować do tej helki, czy wyląduje. Ja chcę go na lotnisku, żeby on potem wsiadł do Mi-8. Wtedy będziemy mieć jedną Mi-4 i jedną Mi-8. To zrobimy pod ewakuację z osłonu. Ale to spokojnie, to jak zabezpieczą tą Sierrę najpierw. Tak ta noc leci, a się za bardzo nie rozjaśnia. Nie, bo poważnie, jak oni się zebrali w tej Alfa 1, to już bym gotowy wykończyć, nie? Nie, no jak tak blisko są, to ma być ostatnie zadania, to nikt już się zrobił. To, bo ta cała ewentualnie tam to jest wszystko wina tej trasy, nie? Co sobie kurwa polecieli. Bo nie może przelecieć kurwa 100 metrów bardziej na północ, bo kurwa paliwo. To paliwo tak nie działa w ciągu. O kurwa. Komar 2 w punkcie Hold 1. Dobrze, niech czeka. Musicie oczekiwać, aż piechota zabezpieczy Sierrę.
Dobra, Alfa 2 status. Alfa 2, jaki status z LZ Sierra? Jesteśmy w LZ Sierra, w pobliżu mamy czołg. Są w stanie sobie z nim poradzić, czy nie bardzo? Da się radę zlikwidować ten czołg? Czekuj. Moskwa, tutaj Alfa 2, mamy na punkcie Sierra konwój złożony z dwóch czołgów i są jeszcze kilka pojazdów opancerzonych. Nie dam rady tego zlikwidować. Dobra, nie. Może się rozejrzą i spróbują coś w pobliżu wyznaczyć. Nie przemieszczam się troszkę na zachód w kierunku punktu Winchester i szukają jakiegoś fajnego LZ. Dwójka, przemieście się bardziej na zachód w poszukiwaniu nowego LZ i sprawdźcie punkt Winchester. Punkt Winchester, Alfa 2 przyjął. Właśnie, kto w ogóle dowodzi tą dwójką, bo ja nie kojarzę. Nie wiem. Focus? Nie, to nie jest Focus. Oriox? Oriox może, no. Nie wiem. Oriox. Ty, ale tak z ciekawości, skoro to jest konwój, to gdzie on jedzie? Czy on sobie tak stoi? Nie wiem. Dwójka, wspomnieliście o konwoju. On gdzieś jedzie, czy stoi? Porusza się w kierunku portu Alfa 2. A to przyjadę za chwilę? Wróć. Okej. Okay. Neguję, oni krążą w pobliżu punktu Sierra. Kierowali się na port, ale zmienili zdanie. Dobra, niech idą do Winchester. Dobra, kontynuujcie na Winchester. Komar 2, musicie poczekać, LZ Sierra, w LZ Sierra jest konwój opancerzony, sprawdzają punkt Winchester. To nie możemy zlikwidować tego konwoju? Nie, tam co najmniej dwa czołgi i kilka pojazdów opancerzonych, to nie jest zdanie dla jednego Mi-24. Odmawiam, może być zbyt niebezpieczne, jest tam parę czołgów i parę APC. Dobrze, wasza decyzja, ale nie wiem jak czołg jest panie się niszczyć śmigłowiec. No. Jak? Moskwa, tutaj Alfa 2, jesteśmy na kwadracie 027-029, mamy ciężki ostrzał zabramców, nie wiem czy przeżyjemy z nimi walczyć. Potwierdź Abramsów? Tak, potwierdzam. Jak dacie radę, znajdźcie sobie jakiś kierunek i wycofajcie się. Na razie idziemy do jakichkolwiek budynków, oczekujcie.
Jutro również HQ. Tylko jutro może być strzelane, bo jutro chyba się nie będziemy helikopterem i wozić i HQ będzie bliżej frontu. No, małpa tak. I to nawet nie typowo na ciebie, tylko na helki po prostu. Mosta tutaj Alfa 2, przeżyliśmy, nic nie zniszczyliśmy, poruszamy się dalej na Winchester. Przyjął ten abram, sobie odjechał, czy wam odpuścił? Chyba nam odpuścił po prostu. Komar 2, zgłoś dla Moskwa. Komar 2, zgłoś. Udajcie się na północ od LZ Miracle do punktu Winchester i w punkcie Winchester będziecie mogli lądować. Ale też wam potwierdzimy w trakcie, bo piechota tam zmierza. Komar 2 przyjął. Alfa 2, tu Moskwa, w waszą stronę zmierzył w nasze Mi-24, postarajcie się zabezpieczyć punkt Winchester. Cały czas przemieszczamy się w kierunku Winchester. Wiesz, Małpa, ale mogliście zgłosić, nikt wam tego, w sensie mogliście powiedzieć, że potrzebujecie lecieć na lotnisko, no my nie wiemy, jak wygląda wasza sytuacja. Jakbyście powiedzieli, że chcecie lecieć na lotnisko, byście polecieli na lotnisko. Albo nawet samemu zaproponować, że chcecie na lotnisko lecieć. Jedyne co wiedzieliśmy, to tylko to, że masz rotor na pomarańczowo. Jedyna informacja, jaka dotarła, to tylko to, że masz rotor na pomarańczowo, ale... Winchester jest czysty, zielony do lądowania. Tu jest dość płaski teren. Helka jest w drodze, i oczekujcie tam. Helka w drodze, Alfa 2 przyjął. Alfa, wyrzućcie dym dla Helki. Alfa 2 przyjął. Jak możecie, podwiecie tylko jaki kolor. Alfa już wyrzuca dym. No wiesz, Andrzej, że my jedyne co jaką informację mieliśmy, ale to i tak nie była informacja do HQ, tylko to była informacja jakaś tam z radia wyciągnięta. Dobra, jestem, niech tego pilota podbiorą jeszcze. Mhm. Alfa 2 tu Moskwa, jeszcze jedna informacja. Po wylądowaniu helikoptera wydzielcie od siebie tego pilota, który przeżył tak, z... Tak, z nim i dym już poleciał, przekażcie pilotom.
piloci już o tym wiedzą. Zapakuję się do helikoptera i wycofał się na lotnisko, wsiądziesz w Mi-8. Przejął radio. To przejął radio? Pilot. Znaczy no w sensie ten co nadaje to teraz to pilot, czyli Orox nie dowodzi tą drużyną, bo gadamy z pilotem. Czemu Orox nie dowodzi? No bo Orox był... Znaczy, dobra, nieważne. Kto będzie dowodził tam Alfa 2, to nie chce dowodzi. Ja chcę tego pilota stamtąd zabrać i ich Alfa 3 się zdesantuje. To jest najważniejsze. O, co chciałem powiedzieć, no że my tylko ten komunikat o tym zepsutym rotorze wychwyciliśmy gdzieś z tych informacji, co... Nawet nie wiem, do kogo to był komunikat. Po prostu gdzieś tam tylko padło, że macie pomarańczowy rotor. Pilota na pokład i na lotnisko. Komar 2, będziecie zabierać pilota Komar 1. Przyjął aktualnie dwóch ludzi na pokładzie. Niech ich piechota wyładuje ręcznie. Dwójkę mamy jeszcze jednego nadprogramowego, może go ktoś wyjąć? Dwójka, możecie wyładować tam z helki? Bo tam śpią. Alfa 2 do HQ, Kenji z trójki nie żyje. Dobra, Komar 2, ten na pokładzie, pilot na pokładzie? Pilot Komar 1 na pokładzie helikoptera? Tak, potwierdzam, jestem. Okej, wszyscy co mieli wysiąść, wysiedli, to go. Dobra, jak desant zakończony, to helka wraca na lotnisko. Komar 2, jak zakończyliście desant, macie pilota, wracajcie na lotnisko. Powtórz? Jak podebraliście pilota Komara 1 i desant zakończony, wróćcie na lotnisko odstawić tego pilota Komara 1. Przyjąłem, ale desant ciągle nie jest zakończony, bo nam jeden siedzi i nie chce wysiąść. HQ potwierdź, że z Alfy 3 mają dołączyć do mnie. Tak. Tak, łączycie się w jedną drużynę, Alfa 2. Zostanie po prostu Alfa. Alfa przyjęła. Nie wiem, no bo oni mają tego typa, no bo on pewnie śpi albo, nie wiem, i nawet skuty nie jest. Dobra, no to jak już nie mają co z nim zrobić, to wracają z nim na lotnisko. Komar 2 ciężkie uszkodzenia, wracam na lotnisko. Komar 2 ciężkie uszkodzenia, wracam na lotnisko. No to znowu wracają. No chuj, niech wracają jak najszybciej. Jak ten jeden wam śpi, to go olejcie, już trudno. A Alfa niech idzie na Impact. Alfa, jak się połączycie i zgrupujecie, udacie się na OP Impact. Moskwa, tu pilot z Komara 1, mam przyjąć callsign Soku, czy dalej jako jedynka? Soku. Przyjmij sobie Soku. Callsign Soku, przyjął. Niech mi Alfa jeszcze powie. Komary, zgłoście tam, jak dostaniecie się na lotnisko i bezpiecznie wylądujecie. Niech mi jeszcze Alfa potwierdzi, że nie mają jakąkolwiek broń pepanc. Alfa, potwierdź jeszcze dla Moskwy, czy posiadacie broń Pepanc? Alfa odmawia. Aha, to świetnie. Aha, bo nie wiem, czy słyszałeś, jak spałeś, bo Abramsy przyjechały. Tak, słyszałem. To jak oni chcą, kurwa, ten port zdobyć? No bo mnie trzeba tam mi jak najszybciej. Choć... Nie wiem, ile oni tych kierowanych mają. Słyszałeś, co się działo przed chwilą. No to nie było jedno i ledwo coś mi go uciekło i teraz mam znowu to śmigło tam posyłać. Znaczy podejrzewam, że ono ledwo co uciekło, bo tam siedzieli i po prostu, wiesz, wróg w końcu tam przylał. Ostrzał wrogiego Mi-24, jesteśmy ranni.
i spadła jakaś helka, nie wiemy, czy to nie jest przypadkiem nasza. Oczekuj. Sokół jest w stanie potwierdzić, wy dalej lecicie? Tutaj, Komar, do Dana lecimy. Drogi Ciny mógł spaść z tego słyszenia na radio, bo go tu dostaliśmy, nie wiemy, co udało ci być. Przyjął. Moskwa do piechoty, nie martw się tym helikopterem. Dobra, na razie niech sobie zrobią zwiat w kierunku... I nie martwcie się tym helikopterem, co spadł, to nie nasz. Niech ruszą na zwiat w kierunku OP Impact i powiedzą mi, co jest w tym porcie. Bo jak w porcie są jakieś czołgi albo coś, to kończymy, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Alfa, posłuchajcie teraz, udajcie się na OP Soku, znaczy OP Impact. I z OP Impact wykonajcie spot na port. Jeżeli nie macie broni P-Panz, musimy sprawdzić, czy w ogóle będziecie w stanie wykonać to zadanie. Jeżeli będą to właśnie tam pojazdy pancerne w dużej ilości, niestety nie podołamy. Alfa przyjęła. A Komar? Komar niech ląduje na lotnisku. Sokół niech siądzie do śmigłowca, a Komar niech albo zmieni śmigłowiec, albo go naprawi. Ale wolałbym, żeby go zmienił i zostawił tego typa z tyłu, że miał 8 miejsc wolnych. Co? Strzelaki. Już będą nas strzelali. Komar plus Sokół po doleceniu na lotnisko. Sokół przesiądź się w Mi-8, tak jak było prędzej w komunikacie. Oczekuj. Cofnij się może kawałek. Nie wiem, jak zdechnę, tylko prezent. Dawaj. Dobra, kontynuacja komunikatu, a Komar, żeby było szybciej, przesiądzie się po prostu w nowe Mi-24. O, i po ZU. Tylko informujemy, że mamy cały czas jedną osobę na pokładzie. Tak, dlatego mają zmienić śmigło, żeby on tam został. Mniejsza z nim, on zostanie na lotnisku, zaspał. No w końcu coś przyleciało. Komar, Sokół, jesteście w stanie potwierdzić, co to tam wybucha u was? Tutaj Komar, prawdopodobnie to wybucha drogi samolot, bo strzela nasza obrona kosmiczna do czegoś w piątek. Prawdopodobnie to wszystko strzela. Przyjął. I Moskwa tutaj, Sokół, jestem śmigłowcy gotowy. No to Sokół jest gotowy. Niech oczekują na lotnisku. Oczekujcie, na razie na lotnisku piechota wykonuje spod portu. Sokół przyjął. Moskwa zgubiła pomadła. Zgłasza. My też mamy czekiwać na lotnisku? Potwierdzam, Alfa dokonuje spotu na port, czy w ogóle wykonanie tego zadania... Czy ty damy radę podołać temu zadaniu, tak powiem? No przyjąłem, bo tak kazałeś nam na szybkości maszynę zmienić i my już jesteśmy w powietrzu, to może wyznacz się na jakieś holda u was w okolicy. To hold 1. To dajcie się na hold 1. Dobra, przyjął.
A mi ósemka niech czeka na lotnisku, bo ja nie mam dla nich holda dobrego, oni mają strzelca, więc chujnia trochę. A Sokół utrzymaj na lotnisku, bo jak coś, to się nawet nie obronicie. Jasne, Sokół na lotnisko przyjął. Co się patrzą? Co, jakieś manewry wojskowe urządzili? Alfa, jak tam droga na OP Impact? Jesteśmy ogarnięci, ruszamy na OP Impact. Przybliżone ETA? Góra 5 minut. O, cenią się. No, chyba naprawili Urala. Spoko. Nie wiem, szczerze tak to widzę w tym momencie, że na 90% odpuszczamy ten port, ale dam im to sprawdzić i się upewnimy. Ale no kurwa, byłbym zdziwiony, jakby tam nic pancernego nie było. Tyle, bo Romanow idzie. O, Romanow. Amunicji jeszcze mamy trochę do gradów. Nie sugerujesz, żeby trochę zmiękczyć przeciwnika? W tym porcie na przykład? A jakim porcie? Nie, że koniec, ale się troszkę przerzedziło, bo helka spadła, została tylko drużyna piechoty i dwa helikoptery. O. Chociaż są 1,5 helikoptera. I to dałby zmniejszy trafik, plus w sumie drużyna dostała swoje. No dobra. Swój komunikat i wykonuje. Ale to jak ci dam sygnał, co? No dobrze, dobrze. Ale to bez końcówka, ostatnie zadanie. Dobra. To możemy tak zrobić. Ale kurwa, gradem to i tak ciągle nie rozjebiemy, nie? No, czy ja wiem. Jak go zasypię. No na lotnisko jebliśmy salwę. Na balotę? No, bo nam przyjebali z jakiegoś czegoś. Dobra, no niech zrobią ten spot i zobaczymy wtedy. Wszystko się wyjaśni, jak będą mieli oczy na to. Bo my mamy zniszczyć ten pot. W sumie możemy go zniszczyć na linię. No a nasi niech se tylko popatrzą, jak wybucha, a potem ich ściągniemy na Winchester i zrobimy ewakuację. Podzyn? No słucham. Jak się co myślisz? Jakby ich ściągnąć na ten OP Impact. Niech oni se popatrzą, jak wszystko wybucha od grada, a potem ich wycofamy na Winchester i... I tyle. Bo my mamy zadanie zniszczyć ten pokój, więc możemy go zniszczyć kurwa gradem. No można tak zrobić, no w
sumie można zobaczyć, jak skuteczny będzie ten grad na tym Porsche. No. Bo jak powiedzmy pieprznie i rozwali jakiegoś jednego Uaza, który stał na drodze, a jak pieprznie i rozwali pół kolumny pancernej, no to jest różnica. No, zobaczymy, jak to się... Co tam w ogóle jest? Bo jak tam stoją, wiesz, jak będzie przy 25 bramców, to na nich chuja nie zrobimy. A jak tam stoi tylko jakaś piechota, ciężarówki, czy jakiś tam BMP, jedno stoi, czy coś, to się możemy ogarnąć. Dwójka ETA, znaczy Alfa ETA. Poczekaj. W sumie schodzi, to przejdzie się trochę na ten import. No to jest ile kilometr? No, jeden kwadrat, kilometr. W sumie trochę więcej, tam jest ile? Tam jest kilometr. No to jest pełny... 500 w ton. Pełny kwadrat na szerokość plus pochył to jest 1100 metrów. Może 1200. W sumie teraz ona byłoby by też Helki ewentualnie wrócić na jedynkę, bo w sumie mamy trzy drużyny. Jeżeli liczymy helikoptery. Mi ósemka jest od tego. Czy ja cię nie rozumiem, co ty chcesz powiedzieć? Nie, że w sensie, że można wrócić helikoptery na radio na jeden. Można. Bo w sumie no, to z piechotą żadnego trafiku nie ma, bo oni dostają rozkaz i robią. Dobra, bo w sumie nam Alfa 2 nie powiedziała, co tam się dzieje, znaczy Alfa. Znaczy, a no w sumie? Alfa, tutaj Moskwa, dalej oczekujemy? Mieliśmy mały posterunek po drodze, już jesteśmy 100 metrów od Open Impact. Przyjął, jak będziecie, wykonajcie spota na punkt, czy dacy zaoferowali nam pomoc z gradów? Alfa przyjęła. Soku plus Komar 2, jak chcecie, możecie wrócić na Radio 1. Została jedna drużyna piechoty. Trafik się zmniejszył prawie do zera. Przyjął, to przechodzimy na jedynkę. Soku przyjął, przechodzi na jedynkę. Alfa w punkcie Impact, robimy spota. Dobra, powiedz Alfie, że interesuje nas przede wszystkim, czy jest tam sprzęt pancerny. To co jest kluczowe. Jedynka, radioczek? Poprawne. Alfa do HQ, widzimy BWP, BTR-y, dużo piechoty. Alfa, interesują nas głównie pojazdy pancerne, typu czołgi, APC i inne takie, tam piechota to mniejsza, jak poleci grad, to ich zmiecie. Mamy tylko jednego BWP-a i BTR-a. No to super. Kawałek dalej poza portem jest obsadzona łódź szturmowa. No to łódź mi sobie może przylecieć i ją zniszczyć później. Tak jak robili to prędzej.
Mieszki jak przyjął? Przyjął głos najwyraźniej. Dobra. To można tego grada puszczać na ten port, panie szeregowy. Alfa, możecie mieć ładne fajerwerki tam, więc ustawcie się, czy dacy będą atakować gradami. Alfa przyjęła. Halo, panie szeregowy. Karteczkę mu przekazałem do rączki. Wydymali na... Nie, już pan mnie załatwia. Może ci tacy też mają biurokrację. Musiał wniosek do naczelnego dowództwa napisać i teraz czeka na postanowienie z urzędu. Ja 7 dni się czeka, nie? Oj, do miesiąca. Kurwa. Wiesz, jeszcze przynajmniej, że przeciwnik by został poinformowany o tym postanowieniu i mógłby złożyć zażalenie. A jak złoży zażalenie, to musimy wstrzymać. To ja chyba nie chcę tego grada. Dobra, co z tym gradem, panie szeregowy? No macha rękami, no. O! Alfa, mowa cię podziwiać widoki. Powiedz im lepiej, że grad w drodze, niech się chyba schowają. Przydało też, że możecie schować głowy troszkę niżej. Moskwa, zgłoś się do Komar 2. Zgłaszam Moskwa. Taką wam dam ciekawostkę a propos wyznaczenia tego holda, że właśnie nam tuż przy nas przyleciały te grady. To czy dacy strzelają, nie my? Nie wiem, tylko ten hold taki trochę na przypozycję gradów nie najlepiej trafiony. No nie wiemy, że tam są grady. Alfa, jak możecie, to potwierdźcie skuteczność ostrzału. Ej, w sumie to padłbym ze śmiechu, jakby te grady strzeliłem do komara. To byłby już taki pech. Fodowiczk, budynki zrównane z ziemią, kontenerowiec nienaruszony, PWP nadal aktywne, BTR zniszczony. To co, wysyłamy Mi-24 i URA? Dobra, weź ich zapytaj. Jak przyjął? Przyjął, oczekuję. Jeszcze raz powiedz, bo mi zagłuszył. Co tam się dzieje? A że ogólnie, co działa przeciwnik? Znaczy w tym porcie. No to zgłosił, że tam powybuchało i... A. I miasto zrównane z ziemią, nie? Tam są chyba BTR. Dobra, a co z tym BWP-em? No to BWP się pali, BTR został, albo na odwrót. A, czyli jakiś pojazd został. Mm-hmm. Dobra, to nic więcej z tym nie zrobimy. To mogą wracać na Winchester. Co je wadzi? Co? Bo to tak, kontenerowiec stoi, jeden pojazd wybuchł i miasto zrównane z ziemią. No dobra, ale jeden pojazd pancerny został. Mhm. No więc nic z tym nie zrobimy. Nie wyślę tam śmigła. Bo to jest bez sensu teraz. Jasne. Więc niech wracają na Winchester i robimy ewakuację. Alfa, udajcie się na punkt Winchester, będziecie podbierani przez Mi-8. Alfa przyjęła. Moskwa tutaj, Soku, to znaczy, że mam uruchamiać silniki, startować? Możesz tak, się przygotować. Niech startują. Nie, niech wystartuje. No to jestem gotowy. Okej, no to dołączy... starty.
Niech dołączy do Mi 8 Mi 24 na holdzie. Dołącz do Mi 24 w holdzie 1. Dołączyć do Mi 24 w holdzie 1, Soku przyjął. Naprawdę tragedią tej sytuacji jest to, że oni mają nawet jednego RPG. HQ, potwierdź, że nie mamy wchodzić do portu i... Tak. HQ, potwierdzam, nie macie wchodzić do portu. Idziecie na punkt Winchester, skąd podwierzę was Mi-8 pod osłoną Mi-24 i udacie się na lotnisko Debrief. Alfa przyjęła. Oskar, to jest taką w drodze. Dobra. Śmigła, jak tylko Mi-8 dołączę do Mi-24, niech ruszają we dwójkę na Winchester tą trasą, co wcześniej. Komar 2, jak dołączy do was Soku, udajcie się trasą na Winchester jak wcześniej. I Komar zabezpiecza, a nie podbiera piechoty. Mi-8 podbiera. Moskwa tylko przypomina, Komar zabezpiecza, Soku podbiera piechotę. No to Alfa 3 zginęła w crashu, nie? Poczekaj. Nie, Alfa 3 była na tym Mi-24, co nie spadło. Alfa 1 spadła, której duża część zginęła. Połączyli się z dwójką. Później do nich doleciała trójka. Do Moskwy byłem namierzany przed chwilą przez system rakietowy. Z jakiego kierunku? Jesteś w stanie podać kierunek? Nie mam radaru. Dobra, niech lecą nisko tą trasą, co sobie wyznaczyli. Lećcie najniżej jak potraficie, żeby was nie wykryło, podbierzcie tylko piechotę i wyekstraktujcie ich w bezpieczny sposób. Przypomina Mi-24 zabezpieczek, krąży nad Winchester, tylko nisko. Mi-8 podbiera i spierdalajcie stamtąd. Wodą? Nie wodą. Chyba, że nie tak wygodnie. Ale wodą nikt nie latał tam. No dobra, niech będzie... Zaszli jednostki, macie żarówkę? Alfa? Nie, nie mamy! To jest jak już to wrogie, wszystkie pojazdy wrogie. Przez Winchester właśnie dwie przejechały. Przez Winchester właśnie dwie ciężarówki przejechały. Słyszeliśmy, o jeszcze jadą więcej. Mi-8 ma niekierowany. Też. Przechodzę do eliminacji. Dobra, to znaczy, że Mi-24 zajmie, co postrzelałem. Soku, okej, tylko jak będziecie lecieć wodą, uwzględnijcie to, że tam za bardzo nikt nie latał.
znaczy? No to znaczy, że tam teren nie jest w ogóle zabezpieczony, a nawet spotowany. Wiemy tylko o jednej łodzi uzbrojonej przy porcie. Jesteśmy w Winchester. Wolę chyba podjąć ryzyko niż rakietę w dupę dostać. Potwierdź, że gotowy do odbioru piechota. To piechota niech potwierdzi, co ja no mam wiem, potwierdzić. Znaczy no do tego się nie odzywał, no bo to siedzę na jednym radiu. W ogóle mi ciekawi, czemu diament mówi na radiu. Widzę. Dobra, co mają nas zabrać po drodze? Tu mi 24 prześlesz? Tak, mi 24 wyląduje po ale to jak lecą do tego, do tej strefy czadaków, nie? To mogę powiedzieć, że jak będą wracać od odtransportują mi to do strefy czubeków. Na to LZ Razor, tak? Mhm. Komar, jak odtransportujecie mi już do strefy czedaków, to wylądujecie w Razor po HQ. Komar przyjął. Drzewa, lodujesz na drzewa. Ci dzisiejsi piloci, nie? Słyszałem, że podobno takie laminowane... Ej, Alfa, straciliśmy Mi-8, powtarzam, straciliśmy Mi-8. Ale się rozbił, czy coś go zestrzeliło? Rozbił się na drzewach. Dobra, nie wiem. Fajne was jest. Mi-24 ląduje, zabierze ile może. Komar, zabierz ile możesz. 14 nas jest, możemy na dwie tury lecieć. Tak, zrobimy. To niech może ich nie wywożą na lotnisko, tylko nie wywożą ich do Razor. Tak, dobry pomysł. Niech tutaj ląduje. Komar, będziecie ich podbierać z Winchester i nie dowoźcie ich na lotnisko, tylko na punkt Razor do HQ. Poczekaj. Wrogie lotnisko, mamy wrogie lotnisko. Jakie wrogie lotnisko? Nad nami, jaki śmigowiec to jest? My nad nami latamy. Nie, to czekaj, drugi... Drugi Mi-8 ląduje, to chyba nasz wtedy. A, dobra, chyba jednak... się znalazłem Mi-8. Się do niego. Dobra. Może czedacy jakiś mieli. Ale plot twisty dziś. No to w sumie niech i tak tego lądują w tym. W tym razie. Tak. Tu Moskwa do wszystkich, nawet jak to Mi-8 was podwierze, to lądujcie w punkcie Razor, nie będziemy już się na lotnisko cofać. Razor przyjął. Ten czołg dalej jeździ z początku. W sumie to martwiłem się o to, że mam 3 magazynki. Ani jednej kuli nie wystrzeliłem. I niech tak zostanie. Alfa, jesteśmy w drodze na Razor. To są już tutaj gdzieś. Idziemy za jakieś 3 minuty. Tu jest to wzgórze. Bo to jest na tym takim równince, o, tu.
Tu jest Razor. No, wydaje się tu przy budynku. Ja mam zielony dym jest. No ja nie mam żadnego dymu. Ja nie miałem miejsca na nic, jak miałem tam to radyjko. Dosłownie się wrzucałem bandaże, by zabrać wszystko. Dobra, co z tą drugą helką naszym MiG-24? Komar 2? Komar, wy również udajecie się na Razor? Sierżam. Dobrze. Jej minuta. Jak będziemy was słyszeć, to wyrzucimy zielony dym na lądowisko. Kamer przyjął, przy okazji znajdujemy, że wrogi port został zniszczony cały. Przyjął. No ale to rozbicie tego helikoptera to tak plus godzinę. Mhm. Bo jakby oni wylądowali, to ja bym te dwie drużyny wysłał, wiesz, i we dwójkę by atakowali to lotnisko w Walocie, a potem ten port. Taki był plan. Dobra, leci. Możesz powiedzieć temu pilotowi z Mi-8, że lądowisko oznaczone zielonym. Jeszcze by się wyjebali. Tak, to też. jak są takie koncerty, jakieś takie rock metal, jakieś ten i robią jakąś tam solówkę na końcu, nagle jakieś fajerwerki i płomienie wybucha. No powiedz Komarowi dwójce, żeby gdzieś tu wylądowało obok i dołączył. Czy będziemy robić dyplik? Wyląduj Komar gdzieś obok tej Mi-8, zrobię tu debil. To uważajcie jeszcze, nie 24 lądy. Wiedział co, cośmy przeżyli. To jest swój. Dobra, zbiórka pod Mi-24. Zbiórka pod Mi-24, biegam. Pod reflektorem? Przy samolotach to lepiej nie stać. Helikoptera. W samolotach, kurwa. Krzyciu, stanę sobie obok ciebie. O. Co się naodpierdalało, to nasze. No. Ogólnie bardzo chcę podziękować całej piechocie. Bo dostawaliście po dupie w sumie całą operację, niezasłużenie.